Pokcham. Tak się to robi, widzowie, tak się to robi. Oglądaj. Partiatik! Live. Yeah, boy! A to są wysokie jak coś. Ty, kategorii nie ustawiłem. A jest kategoria, prawda? Kamerki nie wiem gdzie mieć, to na razie tu. A to on ma taką maskę i zbroję jak ci co Amerykę Południową podbijali, nie? Jak oni się nazywali? Opowiadane historie nie wspominają o wszystkim. Ta wyspa jest zaiste miejscem z bajki. Można znaleźć spokojnie na niej potęgę i ogromne bogactwa, ale wielu przed tobą zniknęło bez śladu, a słuch o nich zaginął. Nie inkwizytor. Byłem świadkiem przerażenia, obłędu, który opanował. A to jest Descartes Kane? Takiego zła świat jeszcze nie widział. Konkwistadorzy, no. Jak przeżyłem, nie wiem sam. To jest chyba Diablo. On tak udawał, potem się zmienia. Zawartość tego pudełka nie pochodzi z tego świata. Zaprowadzi cię do tamtego, gdziekolwiek i czymkolwiek jest. W drogę, kapitanie. Wyznacz swój kurs i los. Pomodlę się za duszę twojej załogi. No jak już płyniemy. Tak myślisz, Black Blue? To akurat Timbermana rekord się pobije w tym czasie na Edge. Jak się nie będzie dało altabować, chyba połamie tą grę. Kto to jest? To ja? A, teraz się robi postać! Pokcham! Dobra! Lecimy wszystko po kolei. Budowa ciała. A, tylko takie są? Ja myślałem, że co innego tu się wybiera. Mam zielone włosy. No nic, budowa ciała w takim razie taka. Twarz. Ale ryj. Ale kolor skóry się chyba później wybiera, tak? Ale morda w dupę. Ten taki typowy marynarz, to nie. Gruby to się nie nadaje do walki. Ten też się nie nadaje. Te ryje mi nie pasują, widzowie, jakieś spieprzone są. No zobacz ten ryj, ja pierdzielę. Ten typowy najlepszy. Ale ja typowym nie będę grał. A ten uśmiechnięty śmieć, czemu on taki uśmiechnięty jako jedyny? Ten wygląda jak dozorca mój kiedyś. Pamiętam, się czepiał o wszystko. Taki stary dziad, tylko wąsa miał. Biorę chyba tego. Tylko jakiś nos ma mały. To mi też się pasuje. Nie da się każdej rzeczy zmienić? Nie, widzowie, te ryje mi nie pasują. O, cofam tę gierkę w dupę i luj. No nie podobają mi się twarze w tej grze. Tylko tyle mord jest? Jak ja się mam wczuć? Nie no, mało mord jest! Brodę mu się da, nie będzie widać tej twarzy. Dawno nie widziałem tak rozbudowanego kreatora postaci Popoga. W Timbermanie jest większy wybór. Fajny. Ale nie no, mordy ma jak Hobgoblin, no. Zielone włosy ma, widzicie? Mówiłem. Ja bym grał takim... takim. Że w Polsce mówią tak. Jesteś Polakiem, a jedzie do Ameryki, mówią tak. No i nie powiem jak mówią, bo nie mogę, ale wiesz o co chodzi. Także to jest idealne połączenie. Włosy jak z Tekena. O, Geralt. Fajny. Fajny wojownik. Takiego zrobimy, taki zarost, to mi pasuje. Tylko czy siwy? Może zrobimy właśnie ciemny zarost i właśnie fryzura jaśniejsza. Jakbym coś takiego zobaczył, to bym chyba do beczki wrzucił z kwasem. Oczywiście w grze
bo w tej grze są takie możliwości. A, to zobacz to. Mickiewicz. To head. Ty, łysy nawet fajny jest, szczerze. Podoba mi się łysy albo... Nie to. Albo tamte włosy, co na chwilę wziąłem. Które to były? Myślicie Pog? Dobra, znamiona. Co to jest? To jakby farbą się opryskał. Dobra, tak będzie wyglądać dalej. Nazwij. Ale się cieszy małpiszon. Trzy i półka ludzi jest. A czemu ja w dupę koszulę, a chłop zbroję? I co, to już jest ta kolejka? Chyba wpadłem do kibla. Trzeba było nie robić ślepej postaci. Ja pierdzielę, serio to jest ta kolejka. Nie sądziłem. Ale 1200, a nie 3,5. To zaraz będziemy? Dobra, nieźle idzie. No dawaj! Ten jeden w kolejce, mu ci tak kark bym zobaczył, jeszcze tak garbi, żeby wejść ci w kark, śmieciu. Dawaj mi tą grę! O, error. Jezu, oddało. 2 godziny czekania ponad. To my, widzowie, 2 godziny temu tworzyłem postać, już nie pamiętam, jak wyglądam. Siwy łeb, czarna broda, białe oczy. Nieźle. I mam miecz, stopy i ręce. Dopłynęliśmy, panowie R. To by, właśnie o to chodzi. Amazon chciał stworzyć realny płynięcie. Płynięcie realne na wyspę. I teraz tak, jak się chodzi? Jest takie nieintuicyjne trochę. Ale ciekawe. On takie dźwięki wydaje? Aha, to samouczek. Czyli bloki są. Ok. Nice. O, to ten mój zarządca, co ja jestem niewolnikiem, tak? O, jest celownik w Skyrimie. Podejdź bliżej. Polski. Twój kapitan cię potrzebuje. Coś jest nie tak. Czuję. Źle się czuję. Ten diabelski sztorm. Co to u licha było? I gdzie jest moje pudełko? Jest mi potrzebne. Tu polew. Ty je masz? Co? Ty parszywy kundlo. Nie mam pudełka. Coś jest nie tak. Byłem tak blisko. Zaraz, zaraz. To niesprawiedliwe. Co się ze mną dzieje? Nie mogę umrzeć. Nie w ten sposób. Narzygał się do wiadra. Jezu, umarł jednak. Dobra, widzę, że już trzeba poprzestawiać rzeczy. A, dobra, czekajcie, nie mogę z tego. Boję się zaltomować teraz. Weź wszystko. Zaraz poprzestawiam. O, w ekwipunku. O, teraz. Dobra, chyba jak tu siebie dam. I tu Enebę. Czuję, że to odda. Chyba, że dam ją gdzie indziej. Jeszcze przemyślę to. Może tyle czekania, widzowie, było. Dobra. Teraz widzicie, jak na razie wszystko. Nie laguje? Trochę laguje kamerka. Dziwna sprawa. Może na wysokich mi ta gra nie chodzi. Dzięki, Fadiox. Za 2 miesiące. Siema. Dobra, czekajcie. Zaraz chyba zmniejszę, bo mi chyba laguje trochę. Dobra, graj. Tarcza. A wy nie będziecie opisów widzieć? To nie wiem, czy w tym kamerkę zostawić. Obraż...
Punkty wyposażenia 100, obrażenia, tarcza ma obrażenia. Szansa na trafienie kryta 3%, mnożnik obrażeń krytycznych 1-3, blokowanie utraty wytrzymałości. Okay. Klasa druga, skaluje się z siła. Pokaż. I to co to jest? Lekka racja. Czyli taki potek, nie? Ale trochę laguje kamerkę, widzowie. Spożywanie napojów i jedzenie przywraca zdrowie. A ja mam coś stracone? Aha. O, widzicie? Ty, żeby mi gry nie wywaliło. Błagam, nie wywal. Ale kamerka laguje, nie wiem czemu. No czekanie 2 godziny, żeby kamerka lagowała? Wywali? Nie, no nie wywali. Aha, wiem czemu. Po prostu muszę grać, żebyście nie widzieli. Anti-ghost system. Dzięki, że byliście, idę se grać. Odpaliłem, bo się nudziłem w kolejce samemu. Nie no, nadal laguje. Zobacz. Widzisz to gówno? Ale grawam, chociaż już nie laguje. Nie mogę, no. Może coś tutaj zmienić? Pokazuję FPS. Ty, a może tego? O, wiem, synchronizacja. Wyłącz. O, oddało! Ez. Laguje wam? Jest dobrze, nie? Oddało, nie? Dobra. Tak blokuje. A jak spojrzeć z przodu? O, zobacz jak wygląda. Fajny. Ty, to może zwiększę na a, już luj. To już nie robię testów, jutro może. Dobra, da się skakać w tej grze, to już jest coś. Tylko czemu on skacze tak? Jak skaczyć wyżej? Jest sprint? Nie. Jest unik. Jest takie coś, zobacz, jak w życiu realnym, nie ma tak jak w ten, że on zawraca natychmiastowo. Tylko jak w życiu realnym, widzisz? To jest problem. Ta gra jest zbyt realistyczna. Jakich przeszkód? Tam jest jakiś typek, widzowie. Jest jakiś typek. Atak lekki, ciężki, blok, unik. Ale z Dark Souls! Zabiłem chłopa! Timberman. Co to za żyły? Ty, to chyba boss. Dobra, znowu jest jakiś typek i tam. Utopiony marynarz. O, fajne. Są tu jakieś temy? Ty, ja podniosłem tamte itemy? Jak się ekwipunek dawało? Tab. Aha, podniosłem, rację, bo mi kazali. A jak się chowało itemy? Bo nie pamiętam. Ej, jak blokuje, to on mi DMG zadaje. A nie, nie zadał mi. Staminę mi zbił. Staminę mi zbił, nie zadał mi nic. Nubek. Siema. On mi zapieprzył gonga! A nie?
nie da się po linie wejść. Chyba tutaj. O, widzicie? O, już czuję, że będzie się dało fajnie po teksturach chodzić jak w Gothiku 2. Witam, witam. To boss? To noob, pato. Aha, bo ja mam co mi tylko na dwa uniki. Biegłość, miecz i tarcza. Aha, czyli tu są skille, tu się skilluje, jak w Tibi. Jak w Skyrimie bardziej. Nierozłączna para, świetnie sprawdzająca się w walce wręcz. Zamknij mordę. Ataki lekkie zadają 100% obrażeń od cięć. Lekki czas kończący serię, 105. Ciężki 120. Naładowany atak ciężki 106. A ja bym bił bronią dwuręczną. Ej, nie mam miecza dwuręcznego? Jakiś duper rapier? Topór tylko, ale gówno. Nie mam miecza dwuręcznego w tej grze, zdenerwowałem się. Dupę cofam. Bezos mi zablokował śmieć, że nie mogę nawet gry sprzedać z powrotem. Zadaję, wybierz umiejętność. Ale głośna ta gra. Magię? Nie, ja bym leciał uczciko-wojownik, wiesz? Albo pistoleto-wojownik. Czekajcie, Timbermana wyłącz. Ja pierdzie, wyłączyłem grę. Nie no, żartuję. Co to jest? Wirujące ostrze, czyli skyła skill. Zadaje 145% obrażeń od broni wszystkim wrogom. Aha, AOE. A to? Hit tarczą. 5 metrów naprzód szarżuje, odrzucając wroga. No gówno, to to chcę. Cool. Okej. Zamknij ekran. A tu nie mam many, po prostu jest cooldown. Takie coś. Przypomina mi to skill kogoś z ligi. Nie wiem kogo. Może wy będziecie pamiętać. Renekton? Ale jakiś inny champion miał bardziej podobny do tego. Ale Renekton też. Wukong z Paladins? Jaki w dupę Paladins? O czym ty pieprzysz? Czara ognia cię wybrała. Dobra, idziemy. Ja się wczuwam, widzowie. Czuję się w jakbym był w dżungli. No po co mi wczutę psujesz? Dziękuję bardzo. Za 22 miesiące. Serce dla ciebie. Dobra, da się ściąć drzewo. Wielki test gry Bezosa. Chłopie, tam paczki lepiej wysyłaj. Śmieciu w dupę. Ale na bossa zapieprzam. Aha, czyli jest się po samouczku. Dzięki, dzięki za 22 miesiące. 1:1 odwzorowana Polska. Te kamienie do góry lecą. Ciekawym. Nie. Samobrażnia od upadku? To co kolejka do samouczka gotowa, teraz kolejka do gry multiplayer. Weź w dupę, nie strasz. O! Ty! O! Co tu tak zadymiło? Ty no, ale dźwięk jak z Sword and Sandals. Ty, co ty odpieprzasz? Ale fajny mam miecz. Jak bezimienny z Gothic Arcani. Znam tajemnicę wyspy. Teraz znam prawdziwą potęgę. Ty! Ale ty mi nic nie zadajesz, nubie!
Finisher? Ja pierdziele, co się w dupę stało? Chyba mnie nie wywaliło z gry. Ja już go pokonałem? Jak przegrałeś samouczek, jak go zapieprzyłem? Ty, moje IP się wyświetla w lewym rogu. Górnym. Dobrze, że nie wiedzieli, bo bym już dawno miał DDoS-a. Ty, kamerka, dobrze widzowie w tym miejscu? Ale zbroję mam. Ej, no pokonałem go! O, czat jest gdzie? Siema, Hubert. Jest voice chat w tej grze? Obóz klasy pierwszej. Biwakowanie nie zostało jeszcze odblokowane. Pod V? A! Słyszeli to? A, wy też to słyszycie. Sorry. Wyłączone. A jak włączyć? Włączę, ale jak wyłączę, jak będą brzydkie słowa. Siema! Kurde, nie to kliknąłem. Siema! Kurde! Nie no, jak to zrobić? Nie mam. Nie drzwi mordy, przepraszam. Włączony. Głośniki. No dobrze. Mikrofon też. Grę zresetuj, to się włączy. Siema. O kurde, to na globalnym. Dobra, co to jest? Jak w arku. Krzemień. Dobra, zbieram. Zbadaj strażnicę. Czekaj, jest mapa w tej grze? Jest. To jest cała mapa w grze? Taka mała? Nie, na pewno będzie większa. Ty, chyba że ja bardzo oddaliłem i ona jest duża. W sumie nie wiem. Dobra, u góry jest pasek, jak chodzi. Czekajcie, trochę obniżę kamerkę. Żeby było równo nad tym. No widzicie? O, perfekto, w dupę. Co, N-Word ktoś napisał? Jak wejść do minibossa Bryja, coś tam. Ale ma czapkę. A nie, to w dupę ma takie włosy czerwone. Siema! Kurde, no jak do nich mówić? A ja mam pogadać z tym typem. Czołem. Twarde lądowanie, co? O, a spoko, Mario. Wyglądasz całkiem żywo, biorąc pod uwagę okoliczności. Skąd? To znaczy byłem dawno temu. Jestem na tej wyspie od wielu lat. On się wczuł, aktor. Strażnik Clay. Do usług. Miło cię poznać, jestem Spartiatix. Mnie również miło cię poznać. Chociaż, szczerze mówiąc, wolałbym, żebyśmy się poznali. No nieźle dorobił Bezos gierkę. Chociaż szczerze mówiąc, wolałbym, żebyśmy się poznali w innych okolicznościach. O, buty mi dał! Dzięki. Chętnie wręczyłbym ci kufel miodu i powiedział... Witamy w Eternum, ale niestety nie jestem tu w roli komitetu powitalnego. To co tu robisz? Przyszedłem tu z osady w Jesieniowieczni, żeby sprawdzić plażę po tym okropnym sztormie, który zatopił twój statek. I żeby zająć się członkami załogi, którzy mieli mniej szczęścia.
Co się z nimi stało? Tobie udało się wrócić z światów bez szwanku. Ale twoi pokładowi znajomi stali się bezdusznymi zagubionymi, których nazywamy utopionymi. To nieprzyjemne zadanie, ale nie obraziłbym się, gdyby ktoś pomógł mi ich zabić. O! Ja chętny! Dasz mi nogawice pojedynkowe. A to do seta. Ciekawe, czy są sety w tej grze. Dobra, ja się tym zajmę, nie ma problemu. Po to tu jestem. Żeby robić za ciebie wszystko. Ty jesteś strażnikiem, a tak naprawdę gówno tu pewnie robisz, śmieciu. Dobra, na razie idziemy to zrobić. 100 metrów. A ten krzemień to warto zbierać? Nie wiem, czy on tak skacze słabo. O, słyszę jęki. A właśnie, co za level tu jest? A, co się kłócę. Nie wiem, jak się włączę, żeby skille zobaczyć. Kurde, nie pamiętam, którym się to patrzyło. Którym się patrzy skille? Wiedźmin 4, no. Znowu zaczyna moje od nowa w Wiedźminie i tarczę ma. K. A, no tak. Czekajcie, ale... A, tu są jeszcze takie staty poza skillami. A co robi siła? Siła to idziesz w takie itemy. Miecz i tarcza, topór i tak dalej. Zręczność. Włócznia, muszkiet, rapier, łuk, siekiera, miecz i tarcza. Też lepszy. Wiecie co, ja bym szedł w siła i zręczność. Ale ja bym chciał iść, że masz muszkiet albo łuk i miecz. Że te dwie rzeczy. Że mamy taki set na daleko i... Kurde, co się w dupę dzieje? Ez? Muszkiet fajny. Ale nie wiem, jak go zdobyć. Chyba jeszcze nie mam, bo tu jest coś napisane, że zablokowany itemą. Dobra, co oni ode mnie chcą? Aha, trzech mam zabić tylko. To easy. Ty chłop, jaki level ma? 19 i tu przyszedł. Chyba to jest level. Ale oro. Dobra, jeszcze jeden. Trzeba go znaleźć. To jest on? Tak. Ty śpi! Niby się utopił, ale spać dalej musi. Wstawaj. No jest. Ej, a jakieś itemy z nich lecą? Bo nic nie zbierałem do tej pory. A buty załóż. Tab. Ty jest, krzemień. Pozbądź się, rozdziel. Wspomnij na czacie. Mam. To punkty wyposażenia. Okej. 10 do pancerza, na żywioły i na ataki fizyczne. Ty, ale zobacz, jakie kalosze założył. Fajne. No to ze skarpetami chyba dostałem te buty. Ty, nie mam na kombo takiego bruda. Ale skill rośnie, jak ich leje. Fajne. Zobacz, że skill fajnie rośnie, zarąbiście. Dobrze ta gierka chodzi, widzowie? Zobacz czat. Ez. Ale oni mają słaby atak. Speed. Ja mam go na silny i dwa szybkie, tego bruda. Patrz, tak, tak, tak. I się kładzie. Czego nie widziałem? Sparta, kiedy wyślesz nagrody? Nie no, już do bloka leci ten widz. Ty, to jest gracz, czy to jest ktoś? Jakiś gubernator. Chyba tu zarządza, nie? Tą plażą. Co wy robi? Kurde, nadal mnie nie słyszą.
schowek z zapasami. Ty, to okradnę może. Fajne. Okradnę strażnika. Dobra. Owszem, to ponura robota, ale mam nadzieję, że w ten sposób udało ci się z nimi pożegnać. To co? Chcesz rozpocząć nowe życie na Eternum? Może cię to zdziwi, ale ma ono swoje... dobre strony. Słuchaj, cała załoga wykitowała. Co mnie trzyma? Nic. Chętnie rozpocznę nowe życie. Może tu się dorobię. Tylko gorzej jak się dorobię, a potem znowu mi załoga wykituje. Sadgę. Dobra, dał mi spodnie. Kupu jak mówiłem, nie mam dla ciebie miodu, ale mam nadzieję, że takie powitanie wystarczy. Pokrzem kazać. Ogrzej się przy ogniu. Jak chcesz, możesz coś upichnąć. Kurde, kucina, nie wiem czemu. Masz coś, co może, co można ugotować? Niestety nie, ale w pobliżu grasuje okazały dzik. Weź nieco krzemienia i drewna, a potem wytwórz przy ognisku nóż do skurowania. To pokażę ci, gdzie znaleźć te bestie. Jasne. A ja mam drewno? Chyba drewna nie mam. Czekaj, rozbiję mu może to i nie miał. Ty, chyba że to mam wziąć. To drzewo. Ale ja, jak ja to wezmę? A nie, to daje drewno, krzaki. A inni gracze widzą, jak ja to zbieram, czy nie? Ty, przynęta na stonogi. Ja pierdzielę, karakana będziemy mogli potem złapać razem. Ale się pomalowała do zabijania zombiaków. No po co mi uciekasz, jak ja cię oglądam? Ja pierdzielę. Głupia w dupę. Jak się to robi? Spójrz. Teraz tak. Jest! Nóż. Krzemień. Krzemienny nóż do skurowania. I ile on może bić? Luj, nie wiem, stworzę. Fajne. A są jakieś levele za crafting jak w Skyrimie? Cześć, co tu się stało? Tak? Biografia. No i nie ma. Czekajcie, a broń rapier. Premiuje kondycję i wyczucie czar. Ty, może byśmy poszli właśnie rapier plus łuk. Bo ja nie chcę miecza i tarczy. Ja nie chcę tarczy mieć. Albo full DMG, albo nie. A tarcza to się z defensywnością kojarzy. Chyba że topór dwuręczny plus muszkiet albo łuk. Wiesz, bijemy typa z daleka, podchodzi i bomba na łepek. Albo rapier, bo też jest fajny, wydaje. Środkowe ataki lekkie, 66% obrażeń od pchnięć. Okej. Ty, a siekiera jest właśnie bez tarczy, tak? Oj, ma większe DMG, zobaczcie. Nie, takie same. A procentowo, ale liczby większe. Nie chcę tego młotka, no. Młotek to mnie jakoś irytuje. Bicie młotem w dupę. A lodowa rękawica, bo jest pod kamerką, coś jakiego. Rękawica zużywająca manę do rzucania potężnych lodowych zaklęć. Idealnie nadaje się do nieustannego zadawania obrażeń przeciwnikom. Umożliwia wzywanie żywiołowych burz i lodu oraz wyprowadzanie zamrażających ataków, które osłabiają zdolności przeciwników. Nie, to jest taki support, taki ofensywny support, lodowa rękawica. Do dupy. Laska życia też support, ognista laska pewnie ofensywy mag. Ale mag mnie nie interesuje. Ja chcę bić albo muszkiet, łuk i jakaś broń. Rapier plus coś dystansowego. I to jest full DMG wtedy. No ja bym tak poszedł, z rapierek i muszkiet. Chyba nawet muszkiet niż łuk bym poszedł, bo mnie ciekawi nawet, jak wygląda walka muszkietem. W takich grach
Nie kojarzę, że była broń palna. To nawet fajne urozmaicenie. Jak rapier to defensywna broń? Miecz i tarcza jest defensywny, no. Na co komu tarcza? Kucie broni, płatnerstwo, inżynieria, jubilerstwo, arkana, gotowanie, meblarstwo, wytapianie, tkactwo, kamienictwo, stolarstwo, garbarstwo, wyrąb, żniwa, tropienie, górnictwo, rybołówstwo. Ty, sporo tych rzeczy. I osiągnięcia. O, Bezos, jak tam? Nie ma czasu, co? Trzeba paczki pakować. Znam to. Też ich nie pakuję. Średni jest do PvE rapier? Kurde, nie wiem w co lecieć na start, wiecie? Ja bym chyba leciał w zręczność, bo chcę dystansowe bronie. I najwyżej miecz i tarcza są tam gdzieś. Chyba, że włócznie. O kurde! Muszkiet to jest zręczność i inteligencja. A rapier też! Ej, to idealne combo! Byśmy w te dwie rzeczy szli. A łuk sama zręczność. Lecimy? Lecimy rapier plus muszkiet, widzowie? Zmniejsz inteligencję, bo za dużo dałeś. Da się? Rapier ma słabe skille? Jak to? Jakie? Dobra, na razie nic tu nie będę leciał, bo i tak jest początek gry. Jak się zdecyduję w 100%, ale ogólnie bym tak zrobił. A, tu są jeszcze drzewka. Racja, tu są jeszcze drzewka, to ja mogę zobaczyć. Rapier, cięcie tak szybkie, że zwiększa zasięg twojego ostrza do 5 metrów. Ciosy zadają 50% obrażeń od broni i powodują krwawienie, które zadaje 85% obrażeń przez 12 sekund. A to? Popis i finisher. Popis zawiera cios, który odrzuca wrogów. Jeśli pod koniec popisu naciśniesz lekki atak, umiejętność automatycznie zakończy się finiszem. 110% obrażeń. A to? Ty co mnie bijesz? Przyjmij szermierczą pozę i wyprowadź serię 5 szybkich pchnięć. Aha. Krew czy gracja? Krew to jest... Kurde, nie wiem, ty no. Odbij się od ziemi, wykonaj 10-metrowy wypad, przebijając wroga. 145%. Ty, może być dobre, ale nie wiem, no. Bo to pod combo byłoby dobre, widzowie. Ten rapier. Najwyżej zmienimy, nie? I se pójdziemy w co innego. Jak się nie będzie podobać, co to za problem? Dobra, co ja miałem zrobić? On mi dał jakiegoś questa chyba. Ja już go wykonałem. Imponujące. To jeden z najlepszych noży do skórowania, jakie widziałem. Chyba tak, kazet? Najlepszy nóż do skórowania, jaki widziałem. Musisz mieć doświadczenie w wytwarzaniu, prawda? Nie. Masz już wszystko, czego trzeba, by zapolować na dziki. To wredne bestie, ale myślę, że dasz sobie radę. Upoluj dzika, oskuruj go, a potem przyrządź parę racji. Zasługujesz na posiłek. Dobra. Dzik. Fan WK, jak wstawią film. Chyba muszę go odstrzelić. Nie no, żartuję. Też czasem sobie lubię zobaczyć, co wstawią. Dobra, czekajcie. Kazet napisał, że do 20 levela te rzeczy można resetować. A gdzie jest tak napisane?
Reconfig jest. Rozdaj najpierw. No ale nie mam jeszcze rapiera, no. To pójdę w zręczność i tak nic nie da. To dopiero jak rapier dam, to wpieprzę wszystkie punkty chyba. A te krzemień to się opłaca zbierać. Ty, dzika sprzem. I to czarny ten dzik. Jakie wielkie bydle! Przepraszam. Musiałem. O ja pierdzielę, to trwa. Że mi nie ukradli tego. Oliwia Waleczna. Fajny nick. Jak się pisze lokalnie, nie na globalnym czacie? Enter i zmień. Siema Oliwia. A nad głową się nie wyświetla. Dobra, czekajcie, dam mu skina. Dzik. A ja mam zrobić tą rację. Ty, oni chyba tego nie... Nie wiem, czy oni widzą, co ja piszę, szczerze. Spójrz. I co ja miałem stworzyć? Lekka racja. Zrobię dwie z bomby. Gotowanie! Wskoczył level na pierwszy! O! Gotowanie! Czuję się jak Gordon Ramsay teraz, pokcząp. Cudownie pachnie. Masz szczęście, że morze wyrzuciło cię na brzeg w jesieniowieczni. Mięso lokalnej zwierzyny jest najpyszniejsze na całej wyspie. W sumie tyczy się to całego pożywienia. Nie wiem, czemu ucina połowę niedaleko rozmowy. Stąd leży jesieniowiecznia, lokalna osada. Radzę ci w miarę szybko ją odwiedzić. Ale mam nadzieję, że trochę tu jednak zabawisz i pomożesz mi z tym bałaganem. Czasami umierają, ale generalnie... A wy nie widzicie, muszę czytać, co to klikam. To ten niebieski azot na wyspie. Jakaś magia. Nie zawsze działa idealnie. Czasami ludzie wracają jako skażeni lub zagubieni. To tak, letali. To chyba nic dobrego, prawda? Ja wygrałem, ja miałem 1300 miejsc, jak kliknąłem. A było napisane, że jest 3500 ludzi w kolejce. Jak kliknąłem zaloguj, to było 1300 tylko. Także chyba Bezos pomógł. Dzięki. Pewnie się domyślasz, że sztorm, który zatopił twój statek i całą resztę, nie był do końca naturalny. Co ty pieprzysz? Skażenie. Od zawsze tu było, ale to był najgorszy sztorm, jaki widziałem. Czy zagrożenie jest wciąż obecne? W tym rzecz. Uk! Musimy zyskać pewność. Trzeba też zabrać zapiski z rozbitych statków. Może mi w tym pomożesz? I przy okazji rozejrzysz się za tym wstrętnym skażeniem. O, ale skin. Byłbym ci bardzo wdzięczny. A bo zbroja, nie wiem. To jest skin czy zbroja? Tak, pomogę ci. Dawaj ten łuk. Ale ma wygląd. Fajne. Ja to podnoszę. Ej, wiedźmin. Czekaj, ja miałem iść. Poszukaj we wrakach statku zapisków i pozostałości. Dobra. A czekajcie, bo mam jakiś item ogólnie. Co to? Nagroda. Otwórz. Aha, opening. Płócienna koszula i płócienna sukienka. Nie oddaje ta suknia.
71 wyposażenia ogólnie. A gdzie jest ogólne DMG napisane? Czekajcie, zdejmę mieć i zobaczę, co się stanie. Aha, czyli to spada. Co ty taki wysoki? Nie, po prostu stał wyżej. Ekspert włóczni. Ja pierdzie. O, to widz! Jak to się pisze? Siema. Ale pozuje widz. Morfeusz przyszedł po mnie w Matrixie mnie ocalić. Siema, mam pytanie, jak się tworzy nóż? Nie, to nie. Ja nie wiem, jaki widz ma nick. A, on ma nick. Jakiś dziwny. Jak ja tego czatu nie ogarniam? To też widz? Ale widz ma fajną włócznię ogólnie. On poszedł pod takiego Xina z łukiem. Fajne, czekajcie. Nam też by to w sumie oddało. Zresztą siła. I zamiast rapier moglibyśmy w to iść. Tylko że muszkiet ma zręczność inteligencja. No nie wiem, widzowie. Nie, 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 ja nie chcę nic od widzów brać, jeżeli mają. Chcę na razie grać tak. Co to? Grzywa, chcę dołączyć do twoich znajomych. Naciśnij escape, aby otworzyć menu, akceptuj, odrzuć. Kto to jest w dupę grzywa? Z pierwszej, kim ty w dupę jesteś? Dodaj go. Jak to to jest? Giga kan... O, kancer? Przepraszam, grzywa. Ten jak strzela, pa. Ja też chcę mieć łuk. No zobaczmy, jak widzą on bije. A, to nie on. O, syfy. Ez. Tylko kurde, ja skilluję to miecz i tarcza, widzowie. To jest problem. Ja już bym chciał skillować tamtą nową rzecz. A nie mogę. O kurde, on shotuje tym łukiem, Morfeusz. Krzemień zbieram. Czekajcie, bo ja tu mam różne te. Krajobraz po burzy. Aha, ja mam jakieś itemy znaleźć. Dobra, czekajcie. Co? Nie ma... A, jest. 30 metrów. To gdzieś tutaj. Jest jakieś itemy, które mam podnieść. Tutaj. Lista załogantów? Co to w dupę jest? Dobra, co mnie interesuje, jacy tam już ludzie wykitowali. Nie ma ich, to nie ma. Tutaj jest 60 metrów, jakieś miejsce. Ez. Tu widzicie? Nie wiem, będę zbierał te itemy, najwyżej jakby... Nie wiem, jest ilość rzeczy, którą można podnieść, to je... To ja po prostu będę wypieprzał. Kurde, dostałem gonga. Dobra, dziennik Huanga. Dobra, dzień 23 na morzu. Spieprzaj. Tak nie żyjesz. Co ty ode mnie chcesz, grzywa? Kurde! Nie zdążyłem. To jest gdzieś tutaj, to miejsce. Nie no, grzywa, mnie denerwujesz. Dupę cię zaraz banuję. Otwórz menu społeczności. Gdzie to jest? Gdzie jest menu społeczności, bo ja w dupę ślepy. Kompania. To jest to? Nie.
Aha, tu są skiny i tak dalej. Funkcje społeczności. O! Ukryj powiadomienia. No i grzywa se wysyłaj teraz do ojca. Będą dochodzić listy jak do niego do więzienia. Co? Żartowałem, grzywa, jesteś gigafajny. Przepraszam. Tylko mnie zdenerwowałeś, że mi pół ekranu zapieprzyłeś tym. To ty byłeś bajo, jajo? To nawet pasuje, że tak mi trujesz ten nick. Na razie nie możemy być znajomymi, bo na razie rywalizujemy. No to kto więcej zabije utopionych marynarzy? Kurde, jak szybko uderzył. Strzały! O kurde, to są strzały ograniczone, jak się już bije ze uku. Ez. A dobra, ja pójdę, widzowie, bo ja skilluję to, a ja raczej tym i tak nie będę walczył. Zobacz, jak ja już pizgam. Dobra, idę tą misję oddać. Poszukaj we wrakach statków zapisków. To jeszcze nie był koniec misji. Przepraszam, Pajojo, masz rację, ale macie podobne niki, no ja pierdzielę. O, tu się jeszcze wyświetla ze znajomych. Dobra. Da się pływać w tej grze, czy tylko tak jest max do kostek? O, nie uderzył mnie. A jak się chowa bronię? X. Ono. A da się pionchą bić? Ty, on ma double hita. Dobra, nieważne, bo ja tu skilluję niepotrzebnie tą broń. Biorę zioła. Jaki sierp? Ty dźga! Ale mocny typek. Dobra, widzowie, my tutaj idziemy. O! Co ty pieprzysz? S-double. Jednym hitem. Jakaś skrzynia jest. Duże zapasy, a to mam wziąć. Może okradnijmy kapitana. I tak nie żyje. A martwego to w sumie szkoda nie okraść. Ognista laska i młot bojowy. Ale ja młotem nie chcę bić. Punkty biegłości. Co to w dupę jest? A to tylko w mieczu, tak? A da się dalej tą umiejętność ulepszać? Nie, to się tylko da zmienić. Ale ja nie będę w to leciał. Pchnięcie wzmocnione. Młot bojowy wyjmij. A czekaj, Alaska? Pokaż. Ale mana się szybko ładuje. Robimy test. Ale w dupę gówno. Ty, nawet fajne jednak. Bo dość mocne. Są headshoty w tej grze? Ty, to AOE nie bije. Ale się fajnie strzela w tej grze. Jest lepszy niż Far Cry. Ale ile mobów! Ja pierdzielę, dajcie mi broń zmienić. Poka ten młot. Ja pierdzielę, no! Zara wykituje, widzowie. Uh!
nie mogę. Jak mnie napieprzają. Ez. Ja pierdzielę, no nie mogę broni zmienić! Pomóż mi! Ja pierdzielę, zlurowałem wszystkie moby jakie były. Ale wiem jak to ograć. One biegną? Pyk. Dawaj, poka ten młot. Ale gówno. Myślałem, że to one-shotuje. W dupę, ten młot jest takim gównem, a taki ciężki. Dobra, idę stąd. Trójkę kliknij. A racja. Zjedliśmy mięsko. I to HP regena daje pasywnego, tak? Leć to HP. A te 20 minut to co to jest? Ty, a zręczność jak dodaję, to zwiększa mi max staminę? Czy nie? Nie. A da się ją w ogóle zwiększyć? Spoko, Gizar, dzięki. Dobra, echa do tego typa, mam iść, to jest jakiś boss. Są chyba jego itemy gdzieś. Tu też w sumie. Wezmę stąd najpierw. Dobra, mamy. Jeszcze tam. Polski statek to był. Pokczam. Polskie nawiązanie na początku gry. Możesz do 20 levela dodawać co chcesz jak chcesz i resetować za free. A później za... to coś kosztuje później czy jak? A już mam wracać. Dobrze. Ale ty masz strój. A ja w koszuli zapieprzam. Szybciej się biega ze schowanym? Aż 19 level. Tak, tak, Carlita. Teraz będę miał łuk, to będziemy sobie mogli strzelać. Tylko pytanie, ile kosztują strzały i czy da się je robić na przykład. Bo jak się da robić, no to na easy. To wtedy ma sens, że to zbieram. Dobra, witam. O kurde, jakiś Arab. No i proszę, dziękuję. Pamięć o statkach, które się tu rozbiły, stała się w jesieniowieczni swoistą tradycją. Może wydawać się głupia, ale w ten sposób nie tracimy więzi. Więzi ze starym światem. Łuk z hartowanego drewna. W okolicy wciąż panoszy się skażenie, co nie wróży dobrze. Skąd bierze się skażenie? Zapytaj 5 osób, a otrzymasz 5 odpowiedzi. Niektórzy jeden mówią, rabin powie tak. To manifestacja naturalnego zła, które drzemie w ludzkości. Inni uważają, że to jakaś choroba mózgu. Wiem tylko, że to nic dobrego i nie ma z tym żartów. Niedobrze? Mówiąc wprost, mamy do czynienia... Spoko, katastrofą. Jeśli skażenie się tu rozpanoszy, nie minie wiele czasu, nim dosięgnie osady. Co możemy zrobić? Sprawa jest prosta. Musimy znaleźć źródło skażenia i je zniszczyć. Myślę, że to coś znajduje się w jaskini pływów. No, nie obrażę się, jeśli się tam rozejrzysz, ale uważaj na siebie.
wszystko, co skażone jest piekielnie niebezpieczne. Ledwo przyszedłem jako rozbitek ze statku, a ten już jakieś coraz trudniejsze questy wysyła. Od upolowania dzika do jakiejś jaskini. Chłopy sporypany. Wiadomo, mogę tego nie przyjąć, no ale... Kurde, ja nie mam dwóch slotów na itemy. To luj, będę chodził tylko z łukiem. A ja strzał nie mam? Miałem. A, trzeba założyć. Że on naboje mamy! Fajne, fajne. Przetestowałbym ten łuk. Jak się strzela, poczekajcie. A do 5 levela mamy niedużo, to nabijmy sobie szybko. Co jest? A da się jak... O, o to mi chodziło. Są headshoty w tej grze? Walgo, walgo! Dobrze, Olivia. Widzisz, jaka waleczna jest? Pokczam. No kurde. Jeszcze czerwone włosy ma, no. Chcę dobić ten 5, widzowie, ale nie wiem, czy to się expo w ogóle zbija w ten sposób. O kurde, ciężko się strzela z tego łuku. Ez? Robin Hood pieprzony. Ale leci skill na tym łuku, widzieliście? Zaraz nabijemy ze skilla na ten łuk. Tylko czekaj. Ja dostaję w ogóle expa, czy nie? Czytaj, notatki dają tylko tyle expa, co 5-6 mobów. Te przy ognisku tutaj? O. Co ty robisz? Chyba się wylogował pewnie. Dobra, czekajcie. Ez! Nice. Ale dymy. Tepa się. Dlatego muszkiet jest OP, bo od razu OP dos... Aha, że od razu leci pocisk, nie trzeba czekać aż doleci, jak ze strzałą. Pewnie jest ten, przeładowanie. Coś za coś. Dobra, spróbuję strzały stworzyć. Jest. Pióra? A da się zaznaczyć, gdzie występują indyki? Jak zobaczyć, gdzie indyki są? Ale mapa się zacina. Ja pierdzie, znaczy to. Nie wiem czemu. No tak, indyki. No co, czym wy gadacie? Patrzcie. Pióro. Indyki. Otrzymać z indyki. No o co wam w dupę chodzi? Tylko skąd te pióra? Jak te indyki zrobić? To jest góry. Ta siekiera. Ścinanie drzew. Idź dalej w świat. No on mi dał jakiegoś questa, to pójdę. Zbadaj jaskinię. A właśnie, mogę sobie resetować te levele. To pójdę sobie w zręczność. Na razie. Albo zręczność, siła, najwyżej. Aluj. Zobaczymy, co się stanie. A tu sobie dodamy. Ostatni atak w serii lekkich ataków powoduje 20% spowolnienia na 2 sekundy. To wezmę. Czekaj, wirujące ostrze powoduje 5% rozdarcia, czyli co, krwawienie wbija? To wezmę. W
W domu aukcyjnym? A jak się dom aukcyjny odpala? A, miałem przeczytać te notatki. Miecz i tarczę gram... Nie, rapier będę grał, albo... Albo włócznie. Ale raczej rapier, bo chcę iść pod muszkiet. Czyli to mi da expa? Uuu, 60 expa, rzeczywiście. Ale nadal nie mam levela. Dobra, idźmy w tą stronę, może będzie indyk. O, widz. Będę zbierał te rzeczy dalej. Nie wiem, czy warto to zbierać. A rzeczy kraftować się da tylko przy ognisku? Jakbym teraz zaczął kraftować, to się nie da, tak? Gdzie grzywa? Nie wiem. Ja na razie sobie założę miecz. Artur 20, dzięki. Witam się, a będzie Minecraft Alpha? Tak. Ale kiedy? Wiesz, się będzie dom aukcyjny i tam strzały taniej bardziej się opłaca, bo pióra sprzedaż drożej niż na strzały wywalisz. A, to pewnie pióra są na coś też mocniejszego. Ty, ja dostałem potka? Z tego wypadł z dzika? One są groźne. Nie rzucają się. To żal go zabi... No jest. A da się potem mieć jakiś lepszy nóż, żeby szybciej wydobywać? Czy to po prostu jak się skilla wbija, to szybciej wydobywa? Patrz, wiedźmin co robi. O, zobacz, tropienie i skurowanie, wyższy level. Co skill? A, skill przyspiesza. Do której w to grasz? Do której? No pierwsza, druga kończę stream. Taki jest plan, żebym kończył regularnie streamy. Dla widza. Bo później już jak mniej ludzi siedzi, mniej ludzi może oglądać. Voice chat. Nie, jeszcze nie. Może... Włączony i mikrofon. Wszystko jest dobrze. Mam nadzieję, że nie trzeba zresetować. Piąty level, czyli mam drugiego slota. To jakbym tak zrobił, to działa, tak? Dobra, to upolujmy dzika łukiem. O, stuwa. O! Ty w dupę porypany jesteś, jak ja do ciebie tylko z łuku strzelam. Porypańcu. No właśnie, Wiciu, dlatego chcę to zmienić. Pierwsza, druga i jakbym się odpalał, tak jak dzisiaj się odpaliłem, to pięknie. Wieprzowina i niewyprawiona skóra, fajnie. Ty, ciekawy jest ten element ze zbieraniem czego się da. Ty, ja wejdę na tą górę, tak o? Jesieniowiecznia. Okej. Chyba tu jest gdzieś wejście do tej jaskini. Na to wygląda. Mało się traci za upadek. Kurde, śmieciu masz farta. Chodź tutaj. Gdzie on pobiegł? Zdurniałeś. Dobra. Łuk! W końcu! Odskocz 5 metrów w tył i wystrzel strzałę zadając 125%. Fajne jak podejdą, zarąbiste. Po wykonaniu uniku będziesz zadawać 20% więcej obrażeń. Fajne. Ty, to działa nie tylko na łuk. Fajne.
Jeśli co najmniej trzech wrogów znajdzie się w promieniu 3 metrów od ciebie, zyskujesz 25% przyspieszenia. Też fajne. Wystrzel strzałę, zadając 150% obrażeń od broni. Przyszywającą cel i lecącą 100 metrów. Czyli mogę dwie osoby uderzyć? Ale też fajne, bo zadaje 20% więcej obrażeń wrogom znajdującym się minimum 10 metrów od ciebie. Fajne. Tylko nie wiem, jaka jest ta odległość. Ale to działa też na muszkiet chyba, te skille, tak? Czy tylko na łuk? Na przykład to powinno działać na muszkiet. To i to też. Tylko łuk, szkoda. Strzały wystrzelone w ramach ciężkiego ataku lecą szybciej, zadają... O, zarąbiste. To chyba wezmę. Albo to? Kurde, jak cofnąć? Nie, no może to na start. Ten odskok. Ale to jest, że 130% zadam. Tu 125. Luj, to wezmę to, bo ja ciągle strzelam silnymi. Aha, ja mam 0 strzał. Tase postrzelałem. No śmieciu w dupę. No dodałem sobie te skille. O! Aha, naboje, kurde, szkoda. Dobra. Jakiś mag? Chyba jakiś mag to był. Dzięki. A nie, łapał, zapomniałem. To jest multi. Olaf dał na Golibordę 5 zł. Wcale ta gra. Wiele rzeczy, które mam splash chciałem mieć w grze dla ciebie, w niej jest sadge, trochę zniechęca mnie, ale za 500 lat skończę, to może być. Ale jak? O czym ty mówisz? A o tej grze, co ty robisz? Że jest trochę skawem? O to ci chodzi? Czy o tą, co teraz gram? Bo pamiętam, że ty robisz jakąś grę. To nie bij mnie w dupę. W lewym górnym rogu masz co odda. Jak co odda? A tych u góry zabijać, czy się nie opłaca? Oni rzucają, to chyba będę. On jest gównem w sumie, ten typek. Co ty pieprzysz? No na taką odległość? Zabijaj dla expa. Szkoda, że łuku nie mam. Ez, tutaj coś znalazłem. Aha, ja mam to bić. Michaelo, dzięki! 10 strzał dostałeś? Rzeczywiście, dzięki widzu. Dzięki Michaelo za 27 miesięcy, witam. A to powrót widzę. Dzięki. Dobra, biję tą ścianę. O kurde, jako mocno. No i wchodzimy. O, 200! To są hity w końcu! Zoba! O ja pierdziel. Thank you.
O! To w główkę 200 chyba jest. Mają tu coś do... że mu ukra... Ja pierdziele, tu jest w dupę bossa, ja strzelam do mobków. Diablo. Co ucieczka? A ja mu nic nie zadaję. Chodź, chodź. A! Szmato cię dymam! Nic mi w dupę nie zrobisz. Chodź tu. Pieprz się, śmieciu w dupę! Wypieprzone mam w te uniki. Nie będę na brudasa nawet uników marnował, widzowie. No i nie dostałem nowych strzał. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa złagodzić. Olaf dał na Goldbordę 5 zł. Że Newark samego wiele rzeczy mam, lecz chciałem mieć podobnie zrobione. Ale i tak nie ogarnę tak giga dopracowanej gry jak to, ale serce pęka. Dziękuję, Olaf. Ok. Porozmowę. A, ja już to zrobiłem wszystko, czyli tylko tego typa miałem zabić. Ty, tu jest wyjście z jaskini tajne. Fajny ten Metin 3, to jest Wiedźmin 4. No dobra, idźmy dalej, chętnie kupię te. Czekajcie, patrzcie to. Zrobiłem mięso, zjadłem chleb. Ez. Prawdziwy kucharz. Umie coś z niczego. O, widzisz? Chodzenie po teksturach w ten sposób. To mi się podoba, jak gra takie coś daje. No śmieciu w dupę, no. Chodźcie tu dwaj. No. Wydymani. Czekajcie, jeszcze bossa zabiję. Aha, da się zrobić combo i unik, tylko trzeba szybko. Ty, jaki widz ma attack speed, bo taka widz strzela. O nie, to jest jakiś syfiarz! Pancho w dupę! Kurde, nie słyszy mnie, bym go pocisnął, śmiecia. Dobra, biegniemy. Nie wiem, czy szybciej nie biegnie, jak schowam itemy. Ale chyba nie. Jak gierka, na razie bardzo fajna, tylko te kolejki najgorsze. Jeżeli to będzie tak codziennie przez jakiś czas, no to... to jest duży minus. Może powiększam, no bo dopiero się zaczęła ta gra. Też gazet pisał, że dodali parę serwerów. Możliwe, że to sporo odciąży. Może twórcy się nie spodziewali aż takiego... tupe... zainteresowania, takiego gigantycznego. No ale dawno nie słyszałem o żadnej MMO-gierce, żeby wyszła. Jakoś te umarły te MMORPG gry. Co jest w dupę? Co ty robisz? Nawet nie wiem. Chłop oszalał. Ale masz ryja. Coś po niemiecku, jakiś komunikat na czacie. Ale jedzą z ogniska w dupę. Rany. Udało ci się załatwić to skażone coś w pojedynkę? No proste. O, muszę przyznać, że jestem... że jestem pod wrażeniem Spartiatix. Ciekawe, czy by to przeczytał. Pewnie nie. Jeśli źródło skażenia zostanie oczyszczone, najgorsze będzie za nami. Dobrze wiedzieć! Osada nie może tego zignorować.
Skażenie przybiera na sile, nie mam co do tego wątpliwości. Wzywa mnie kufel miodu, ale powinienem tu zostać. Ojciec w robocie. Łatwo mnie rozgryźć, co? Z trudem proszę cię o przekazanie złych wieści, ale masz w sobie coś, co sprawia, że łatwo cię polubić, więc powinno pójść gładko. Zanieś mój raport konstable Maesi, żeby zapoznała się z sytuacją. Dobrze, dobrze. Otwórz mapę. Otwórz dziennik J. A potem D kliknę. Czyli ja tu mam iść, tak? Czekaj, dziennik. Udaj się do osady w Jesieniowieczni. A jak po angielsku się nazywa ta osada? Da się jakoś oznaczyć to na... A nie, ja tam mam questa, to już jest zaznaczone. Czekajcie, zrobię sobie te mięso, ok? Mam ostatnie. Ty, no nawet level mi nie wskoczył. Ty, a zrobić sobie te rzeczy? Chyba zrobię. To może będę coś wydobywał. Patrz. Tyk, siekiera. Sierp. Dodać w tytule na jakim serwer... Nie, luj z tym. Czy nie wiem, no i czy widzowie chcą to wiedzieć, też tak? Ludzie pytają, a jak się nazywa ten sławna? No dodam. Serwer sławna. To dodałem. Ty też możesz zmieniać tytuł Blaglu? Jak to możliwe? Teraz moderatorzy mogą? Na czym gra Spartiatics? No nie wiedziałem, od kiedy wy możecie zmieniać rzeczy. Drewniany długi miecz. Ej! A nie, dobra, to jest jednoręczny. Ty, może będzie dwuręczny miecz, ale pewnie nie. Spoko, spoko. Dobra, biegniemy. Co to jest? Ktoś nie wziął. Ja wezmę. Patrz, widzę, ścieram skórę z ciebie. Znaczy, w grze. Patrz. I po robocie. Przynęta z drżownicy. Okay. O, coś tu jest. Przy okazji dzik. O kurde, nie zabiłem go na kombo. Chyba się wzmocnił. O, rozumiem, Amy, spoko. To git. Fajno. Porozmawiaj z Avita Maecia w tym mieście, tak? Nie, tutaj coś już jest. Chyba, że to jest coś po drodze, że trzeba zahaczyć. 75 expo dostałem za coś. To jest ona chyba. Nie, chyba nie. Kurde, co za żebrak. Popatrz, w jakim stanie jest mój wóz. Dzikie ostępy Eretrum nigdy nie były bezpieczne, ale żeby drogi? Pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. Te okrutne dziki zjawiły się znikąd i zeżarły wszystkie moje trufle. Dlaczego to zrobiły? Nie mam pojęcia. Co, ja jestem jakiś zaklinacz dzików?
uprzedzając pytanie, nie jestem. Jestem zwykłym, obwoźnym zielarzem. Te bestie załatwiły mnie za na cacy, nie mam czym handlować. Mogę jakoś pomóc? Czekaj, naprawdę chcesz pomóc staremu? Ależ owszem, ależ masz serducho. Weź mój sierp. Znajdź trochę trufli i przynieś je do osady. Przy okazji nadzbieraj ziół jagód. Dobrze. Czekaj, jak się misję patrzy? J. Odepnij, czekaj. No to będzie fajne, fajne. Zróbmy tą misję. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No gdzie to jest na mapie zaznaczone te trufle pieprzone? Wyposaż się w sierp od... A, ja mam sierp jego założyć. Który to jest jego? A jakikolwiek chyba. Kurde, jak to się... To trzeba założyć? Aha, fajne. Okej. Już. Zbierz trufle. To są trufle? Susy? Zbierz zioła lub jagody. To z krzaków rozumiem, tak? Chyba, że przy okazji wypadną. Pyszne trufle. Krzemień, to luj. Nie wiem, w jaki sposób zioła lub jagody się zbiera. Giga trufle, no. Ej, przyjemna ta gierka w sumie. Cały październik w nią gramy, ale po... Głaz! Ale bije! Ja pierdziel, tu ma HP. Nie no, robota nie jest dla mnie. Z głazami, widzowie. Do grudnia w to gramy? No dobra. Do grudnia robimy tak. 3 godziny czekania w kolejce, 3 godziny gameplayu. Dobra, zaraz zniszczymy głaz. Boże, co się stanie? 30 kamieni. Niezła robota. Będę jadł gruz. Bezos się postarał. Zbieraj żelazo, mega drogie. Ja nie wiem, jak się żelazo zdobywa. Głazy tylko widzę. Chyba, że z głazu wypadają. A te jagody albo... Aha, już zebrałem chyba. Czekaj, gdzie ten śmietnik? On do miasta poszedł? Dobrze, w sumie, to też pójdę. Jak się... A są jakieś kamery różne w tej grze? Żeby na przykład... Aha, dobra, myszką. Nie, tak to bez sensu chyba się gra, co? O, tak fajnie do podróży. I powinno być tak, że jak wyjmujesz broń, to się oddala. O, to widz. Chyba. Chyba tam. Żelazo było? Gdzie? Siema Anon. Nowa gierka. O, jeszcze drzewo. Musimy zobaczyć. Kurde! Ale czemu ja mam takie narzędzia? Taką siekierką będzie takie drzewo rąbał. No ale dobra, szybko idzie w sumie. Bo to młode. Spoko, kądziu. No ja pierwsza, druga będę szedł. Także jeszcze trochę posiedzimy, widzowie. Drzewo dostaliśmy. A takie drzewo ile będziemy bić? O! To lepiej leci. Co ty tu robisz, dziku? Ez. Kto gra? Paris jest na tym serwie. Musimy go trafić. Ale on to pewnie będzie grał po 15 godzin dziennie.
Także no. Dobra. 5. Zielone drewno. Okej. Okay. Ty, no nie mów, że to jest ta osada. Nie, dobra, jeszcze dalej. To jest jakaś wioska. Ej, wejdziemy do karczmy? Może jest. Nie, no to jest dupelko jakiś młyn? Ty, to jest zombie tu mieszka. Ja pierdzielę! Ty, ja na niego komba nie mogę pełnego. A miecz i tarcza weszły. Wyższy level. Na razie w to lecimy. A kondycja co daje? Zdrowie tylko. Aha, czyli... A da się zwiększyć jakkolwiek staminę? Czy się nie da? Frakcje? Nawet nie wiedziałem, że są. O kurde, myślałem, że mnie nie uderzy. Ale nie idę tutaj, bo tu idę. Pęd dusz. Aha, tu jakieś umiejętności wymaga ode mnie. Sadgę nie zbierzemy. No dobra, idźmy do tego miasta. Styl walki Dark Souls? No tak, coś takiego. Tylko... Taki lekkie. Dark Souls to ciosy są wszystkie ciężkie, nawet bronią jednoręczną. Ale król chyba miasta. Jesteśmy w Waszyngtonie, widzowie, ale oro. Dark Souls jakieś? A nie wiem. Chyba zagramy na PS5 w to nowe gówno co wyjdzie. Jak wyjdzie. Akurat będę już blisko może God of War na PS5, to wtedy idealnie. To daje expa? Tak, dało 60. Ten biegos... Aha, to jak mapę wyjął, to widać, że wyjął. Fajne. Pikamy. Idźmy. Co ty gadasz, Bastik? Ja pierdzielę, aż tyle? Ten jaki? Ja pierdzielę, kruki. Kruki to jest co? Gildia jego? Jakieś obozy? Ty... Nie, nie! No bez przesady, no wywaliło mi po 1,5 godziny grania. Nie no, ja pierdzielę, nie wyrobię. Pograliśmy 1,5 godziny w dupę i mnie wypieprzyło. Jezus, tyle czasu. Cześć, laguje kamerkę? Laguje widzowie? Czy mi się wydaje? Chyba nie laguje, nie? Jeszcze zerknę, czy grafika mam... wyłączona, dobrze. Ale w mieście czuję, że może lagować. Jakiś widz pisał, że ma dobre kompa, ale mu w mieście przycinało. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy. Ale pirat. Ty, to może Paris. Parisa swo... O! To jest ten typ. O, to jesteś. Przynosisz tyle trufli i straciłem... Kurde, muszę się napić. Przynosisz tyle trufli, ile straciłem, a nawet więcej. Mam nadzieję, że obyło się bez większych problemów. Zatrzymaj ten sierp. Jeśli wykształcisz w sobie nowych zbieranie ziół,
i tym podobnych nasze drogi na pewno znów się przetną. Skrzynkę mi dał. Bo okrzałam. 43.75 golda. Wy tego nie widzicie niestety. 175 ranga. Nie wiem, co jest ranga. Co, może jakieś lepsze ceny będą. Ty, to jest ten widz mój? Nie, to jakiś inny. Kurde, mało trochę wyglądów twarzy w tej grze. Szkoda, że nie ma jakiegoś większego wyboru, bo to... Nie wiem, mogli po prostu to dać. Nie wiem, czemu tego nie zrobili. Dobra, otwórzmy. Kurde, liczyłem na jakąś broń, a to rękawice. No ale nie mam rękawic chociaż. Szt! Ole, rękawice! Ja, spoko nawet. Kup do... O kurde, domki się da mieć! Gra na cały październik, a może i listopad? Jo, pier... Ej, jest handel jakiś? Tam jest jakaś misja. Ale ja pójdę do tego straży... Nie, do tej baby, co miałem oddać misję. Zobaczymy. Założysz hełm, to mordy nie będzie widać? No i luj. Dobra, gdzieś tutaj. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Ja pierdzielę, nie no, ten YouTube zapieprzone łajno w dupę. Dobra, gramy w tego. Tylko żeby oddało. I co, jak wyłączyłem te cienie? Ty w dupę, ale aż taki skok jest? W FPS-ach? Właśnie, czekajcie. No dobra, gramy. A macie kategorię cały czas? Bo tak wywala tą grę, że już nie wiem, jaka jest kategoria. Dobra, miastem się przejdziemy, to je sobie zobaczymy. O kurde. Taki kościsty. Ty, oni takie coś robią, a ja w koszuli, chłopie, po starym. Ja pieprzę. Nie oddaję życia. Co Black Blue? To skin z wersji Deluxe New World. Aha. O! Lux ma takiego skina. Ty, to nie jest postać, do której miałem przyjść. Tu jest. A i Ashe, no. Może nawet Ashe bardziej. Do ciebie miałem przyjść. Witaj. Jestem nadzorczyni Misza. Powiedz no, jak się mają sprawy na zewnątrz? Rozszalał się sztorm, a potem strzaskana góra zaczęła wypluwać skażenie. Jest źle, prawda? Tak. A niech to. Wiedziałam, że tak się stanie. To wszystko moja wina. Pech trzyma się mnie od dziesięcioleci. Zepsuję wszystko, czego się dotknę. A teraz to. No nic, no nie oddajesz jako nadzorczyni. Zwołałabym na radę w ratuszu, ale obawiam się, że mój pech jest zaraźliwy. Potrzebujemy eksperta od skażenia. Dwa razy wywaliło. Wzmocni nasze zdolności obronne. To wszystko jest przytłaczające. Ale za drugim razem czekaliśmy 10 minut. Więc easy. Gdzie możemy znaleźć eksperta od tych spraw? Eksperta? Nie mam pojęcia. Ale wiele lat temu pojawił się tu pewien stary dureń, który bredził coś o skażeniu. Jeśli wciąż żyje, możesz poszukać go w urwiskach monarchy. Tylko najpierw nam pomóż. Ale ogólnie fajny jest ten świat. Tak mi się podoba. I fajnie jest. Fajnie, bo jakby Amazon rozwijał tę grę. Tak jak wiecie, WoW żyje ile? Z 15 lat? Fajnie było, jakby chociaż ta gra pożyła parę lat i byłaby rozwijana, a nie że zostawiona sama sobie w dupę po 2 tygodniach. No dobrze, kto odpowiada za obronę? Z reguły ja, ale to byłoby nierozsądne. Będzie lepiej, jeśli ty się tym zajmiesz. Dla własnego dobra. Przekaż raport sędziemu Clarkowi. A spoko, Black Blue.
Sędzia Clark. I co mi za to dasz? Kapelusz pojedynkowicza. Aha, czyli cały set zbieram. Dzięki, szmulo. Co to takiego? O, 7 level. K. 2? A nie 4 dostawałem wcześniej? No i dalej w zręczność. O kurde, tu jest napisane, jak się DMG zmienia. Z 87 obrażeń na 90 w uku, a w mieczu o 1 wskoczy. A w sile? Siła mniej daje przełożenia na miecz niż zręczność na łuk. Ale to łuk jest dystansowy, to powinien sobie więcej zadawać, tak mi się wydaje. Dobra, a kiedy w łuku nowy skill? A, te strzały gdzie mogę kupić? Kurde, nie ma tego, co pisaliście. Miał być ten. Sędziowska rada. Gdzie to? Tu? No dobra, to idę tam. Godzina grania i do spania? No mniej więcej. Może trochę mniej, jeszcze ze dwa raniki w tego. Chociaż nie wiem. No zobaczymy. Zależy, czy wywali. Jak nie wywali, to... Dobra, i co on chce? Albo zbroję. Ale ma spodnie dziwnie zagniecione. Witam serdecznie. Zapewne udało ci się zobaczyć. 7 level mam. Ale nie ma co się martwić. Raport od strażnika Risa powinien dotrzeć lada chwila. Mam tu raport. Niedobrze. To potwierdza nasze podejrzenia. Fala skażenia wzbiera. Jesteś... To o tobie wspomina Riz. W takim razie już udało ci się zdobyć mój szacunek. No jest. Dawaj kapelusz. Ten jaki ma ten? Kask jak wrak by. Musimy zabezpieczyć osadę. Skażeni tu przyjdą. To tylko kwestia czasu. Jak mogę pomóc? Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo. Zarówno osady, jak i twoje. Twój obowiązek wobec jesieniowieczni został spełniony. I jestem ci za to wdzięczny. Nie ma sprawy. Być może, ale wpierw musisz zameldować się w gospodzie. Każdy żołnierz potrzebuje miejsca do spania. Nieważne, czy w tej, czy w innej osadzie. Przecież już mam tą siekierę w dupę. Zrobiłem sobie ją sam, ty mi ją dajesz w nagrodę, durniu pieprzony. Dobra, a jak handlować? Gdzie była ta klepsydra pieprzona? Waga. O. Aha, tu gdzie wszyscy stoją. No tak. Nawet pasuje. Jest! Czekaj, ile kosztuje? Czekaj, broń. Nie. Strzały, żelazna amunicja, amunicja z gwiezdnego metalu, stalowa amunicja, amunicja z... Ja bym chciał najgorsze. Ile to kosztuje? 0,18. Ile ja mam? 314 ja mam. Ty no, jak drogo. A da się kupić te gorsze? O, 0,01. O, to oddaję. O to mi chodziło. A te pióra ile? Ty rzeczywiście! Pióro droższe i strzały, a z piór się strzały robi. O kurde. Dobra. Ty 0,5. Nie, to ja kupię wszystkie. Ty. Jak tanio! Złoty 80 za 170 strzał. Dawaj. Interes zrobiony.
Bo pewnie pióra są do innych craftingów też? No pewnie tak. Wiadomo. Ej, podoba mi się jak w grach jest, jak to się nazywa? Taki sklep z handlem. Jak to nazwać? Że ludzie, że gracze mogą korzystać. To mi się bardzo podoba, takie coś. Rynek, no. Lubię takie rzeczy w gierkach. Ty, ale ogólnie rzeczy nie jest jakoś Broń dwuręczna? Młoty, włócznie, topory, łuki. Muszkiet! Ty, 1 złoty kosztuje muszkiet! Kupimy se! Ale po co ja strzał nakupowałem? Luj, kupię muszkiet, jak strzały zużyję. Nie będę głupcem. Ale dużo jeszcze itemów chyba w grze nie ma, co? Ale pokaż muszkiety najdroższe. No, 2 koła, jak ja mam 300? Widać, że dopiero gierka się zaczęła. Zaznacz sobie punkt wyposażenia i można użyć. Co to znaczy? Gdzie to jest punkt wyposażenia? Co środek? To? Dwa miesiące i ta gra będzie za free? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Zobaczymy. Filtr, punkty wyposażenia. Gdzie takie coś? To? Pasek pod moje oferty. A! I co to jest? I co to oznacza, że można użyć? Po co ja to miałem kliknąć? 1000 broni jest ponad. Ponad miesiąc bety miało i się świetnie trzymało. No mi się wydaje, że gierka jest zarąbista. Najważniejsze jest to, żeby Amazon nie odpuścił, tylko non stop to rozwijał. Że jakiś DLC nie raz płatne może być raz darmowe, wiadomo. Wprowadzać nowe rzeczy, questy i tak dalej. Bo jak nic nie będą robić, to ta gra może upaść szybko, wiadomo, no jak każdy porzucony projekt. Na razie gierka się dobrze zapowiada, dobra. Co to jest za misja? Ciepłe łóżko, okej. Coś mam jeszcze? Tutaj są te miecz do ulepszenia. A właśnie, miałem rapier kupić. Rapier sobie kupię, widzowie. Bo ja chciałem sobie potestować rapier. Broń. Broń jednoręczna. Rapier. Najtańszy jaki jest. Złoty 90. Weźmy. Złoty 90, co to jest? To jest rapier? O, ma 1 więcej DMG. Okej. Obrażenia 80. Nie ma. Mniej obrażeń o 15. Szansa na kryta większa. Mnożnik większy. Blokowanie. Obrażenia tknięcia 80. Ale tu mam podskillowane też, także trochę inaczej. Zielone za tą samą. Jakie zielone? O ja pierdzie. O Jezu! Szybko, bo kupią. Luj, kupuję. Dzięki, dzięki widzu. Ty gigamądry. Ty zobacz, jaki skok! Aha, czyli... Dobra, kojarzę taki system z gierek. Że nie będę już mógł tego sprzedać, nie? Najwyżej będę mógł wyrzucić. W sensie zniszczyć. No, o to mi chodzi. No dobra, założę. Tak idę w rapiery. Najwyżej go będziemy... Szkoda, że kryta nie ma wyższego. No nic, no nic. A gdzie się sprzedaje u jakiegoś handlarza złom? Jest jakiś sklep?
Rób testa. O kurde, rapierem się tak bije jakoś dziwnie. Okej. Spoko, Depirex. Fiora, no. Dobra, idźmy do tego, do tej gospody. Siema. Witaj w jesiennym azylu. U nas zawsze jest barwnie. Chcesz się zameldować? A proszę cię bardzo. Witaj w gospodzie jesieniowiecznia. Chcesz się zameldować? To pozwoli ci powracać do osady i się w niej odradzać z dowolnego punktu na mapie. Czy mogę tu tepać? A ty ma jakiś cooldown? Okej. Mam nadzieję, że udało ci się wypocząć. O, już 17,5 nam daje golda. Nawet w trudnych czasach trzeba przestrzegać zasad gościnności. Co godzina? Ukończ zadanie. Jeśli chcesz dołączyć do innej osady, zrób to teraz. Jednakże twój miecz bardzo by się nam tutaj przydał. Podoba ci się w jesienio wieczni? Chyba tak. Jak na tę wyspę nie jest źle. Jedzenie jest w porządku, pogoda do wytrzymania. Do tego krajobraz jest ciekawszy niż na innych terytoriach, które odwiedziłem. Ludzie też są bardzo interesujący. Fajny, fajny The New World. Jak na razie, ale jednak ja grałem 1,5 godziny. Należy do ciebie, przynajmniej na razie. Jeśli planujesz tu zostać, warto zapoznać się z faktorią. Sprawdź też przestrzeń magazynową. O, depo! O, pokaż, pokaż. Gdzie to będzie to depo pieprzone? Gdzieś tu chyba. Gdzie to w dupę jest? To? O to chodzi? Jakie to ma... Ile to ma miejsca? Schowam tu rapier. Aha, 1000. A ja mam 200. Fajne. Schowam tu miecz, rózgę. A, jest jakiś sprzedawca, żeby rzeczy sprzedawać? Czy tylko się da z graczami handlować? Spoko, Kuki. Ja będę też szedł za jakąś mniej więcej godzinę, także... Siema, siema. Witam, Krystian. Fajna gra bardzo. Dobrze, szybki towar. Trzymasz tu widzów. Jak klikniesz równe się, to sam za ciebie... Ale czekaj, poczekaj, powiedz mi... Spoko, spoko, rozumiem. Ale powiedz mi, czy jest jakiś handlarz, któremu się sprzedaje gówno, żeby zarobić trochę siana? Lizak napieprzył questów do robienia, ich nie robił, potem nie wiadomo, nie wiedział, które zrobić. Ty tak nie rób? Nie, ja chcę sobie fabułę spokojnie robić, plus jak będzie jakaś fajna lokacja, to sobie zwiedzimy. Ja to w czułte robię, a nie jak Izak. Izak to pewnie i tak dostaje siano za granie. A ja dla widzów zainwestowałem kapitał, żeby obejrzeć tą grę. Rozumiesz? Od serca. Czekaj, gdzie on mi tu każe iść? Chodzi o to, żebym tu zajrzał, tak? Tak. A to się faktoria nazywa. Dobranoc, over. Spoko, spoko, trzymaj się. No dlatego mówię, że chcę pierwsza, druga kończyć, bo widzę, że też dużo widzów leci tam koło pierwszej. Przed pierwszą. Także no dlatego chciałem pierwsza, druga kończyć, bo będzie najlepiej dla widzów. Supraland to singlówka ogólnie. Chodzi ci o te Sigmany? Spoko, spoko. Myślę, że orientujesz się już w okolicy. Mam nadzieję, że czujesz się tu jak w domu. Nie chcę narażać nikogo, kto nie broni tego miejsca z wyboru. Spoko. W starym świecie wystarczyła garstka odważnych żołnierzy, by odeprzeć w zasadzie dowolne zagrożenie.
Jednak te dni przeminęły. Możemy się przygotować. Co dalej? Kolejną ważną sprawą jest arsenał. Nadzorczyni Misza powinna poradzić sobie z prostymi sprawami. Poproś ją może o radę w kwestii materiałów, które potrzebne są w kuźni. Myślę, że chociaż tyle zaryzykuję. Co z tymi widzami, którzy dłużej chcą siedzieć? Ja mówiłem wczoraj, no są widzowie, którzy dłużej chcą siedzieć, ale też dlatego, że nie chcą tak przegapić streama, ale mogliby pójść wcześniej, nie wiem, wyspać się, cokolwiek. I ja tak trzymam ich. Doceniam oczywiście każdego, kto tu siedzi do piątej, jak streamuje, ale dużo widzów też tu siedzi, po prostu nie chce przegapić, co jest miłe. Będzie dzisiaj stream, 19.20 myślę odpal. I też New World. Dobra, weźmy to zadanie. Ja pewnie będę miał itemy już dla nich, żeby oddać. Nie wiem, zobaczymy jak rapier odda. Jak na razie dziwne trochę autoataki są. Haj, tarcza mi niepotrzebna w sumie, jak ja biję rapierem. No i zobaczymy. Może tą włócznię będę używał. Pytanie, czy ja będę miał itemy, bo dużo zbierałem po drodze. 60 expo. O! Powiedz, że sędzia Clark opanował sytuację. A może lepiej nic nie mów. Sama nie wiem. W sumie już nic nie wiem. Spokojnie, dał radę. O. Powinnam siedzieć tutaj i zajmować się własnymi sprawami. Tak będzie bezpieczniej dla wszystkich. Jeśli tak chcesz. Choć tak się zastanawiam. Czy sędzia ma jakiś pomysł na to wszystko? Musi zachować najwyższą ostrożność. Czy ustalił jakieś priorytety? Kiedy muszkiet? Właśnie mogłem już kupić, ale kupiłem 200 strzał. I żal mi teraz przechodzić, także na razie łuk. Będę używał na zmianę może. Tak, arsenał. Wykucie nowej broni? Brzmi świetnie. Kiedyś byłam zręczną rzemieślniczką. Chyba mogę ci pomóc. Ale musisz się wszystkim zająć. Tak, na początek zdobądź trochę kamieni, skór i... O, mam to! Jak oceniam gierkę od 1 do 10? Ciężko ocenić, bo grałem max 2 godziny. To może zapytaj mnie po kilku godzinach. Jak zagramy jeszcze jutro i w niedzielę. O, w sobotę pewnie tylko fame. No. Ale na razie bardzo fajna gra. Dawno nie grałem w żadne MMORPG. Ha, o nie! Kamień z głazów! Wiedziałem, żeby dwa głazy zniszczyć, a nie jeden. Ja pieprzę, ale głazy nie oddają, widzowie. Może bym czytał te rzeczy dla fabuły? O, Shrek. Myślicie, że tędy będą kamienie? O, są! Ja tędy wrócę. Pog. Pog, pog, oddało. Taki malutki, to będzie dobrze. Miał ktoś może problem, nawiązanie połączenia z serwerem jest niemożliwe. Nie wiem, to może coś z netem się spieprzyło. A może, no nie wiem, mi chyba raz coś takiego wyskoczyło. Jest, mamy quest. Damy radę, wytwórz przedmiot surowiec drzewny w stolarni. Okej. Okay. Podoba mi się, że tu są te rzeczy poboczne i tak dalej. No dużo, dużo. Dużo fajnych rzeczy jest. I też będą rozwijać. To już jest duży pog. Easter egg, Shrek. No ta. Chaty Shrekowi poniższej luj. Kurde, daleko te rzeczy. Tu coś jest blisko. Na górze tu będzie to? Nie. Chata obok gdzieś. Tutaj chyba coś jest. Garbarnia. A co ja miałem stworzyć? Surowa skóra. 4. O, level wbiliśmy. Garbarstwo. Są różne rzeczy do zrobienia. Nie wiem, co się z tej surowej skóry robi. Pewnie te itemy są do jeszcze lepszych robienia. Toniok siedzi.
Właśnie, jakby się handlarz jakiś przydał, to mu posprzedawał gówno. Domek jeszcze nie kupiony. Szybko zainwestujemy wizowy i mamy domek na wsi. No nie mówcie, że wszyscy do tego stoicie. A, to jest składzik. Czekaj, co ja mam zrobić? Bryła kamienia, 10, okej. U, tutaj. Prawie. Prawie się nie zmieściliśmy. Dwa levele napieprzyliśmy na tym, ale dymy. Warsztat klasy drugiej. A my tu mamy. I surowiec drzewny. To, 10. No i po. Aha, to się tak samo nabija. Też exp jest ogólnie zarobienie tych rzeczy, także fajnie. Nie, nie, jakoś za godzinę idę, no. Co on ma nad głową? Aha, nic. No kurde, komuś na teren nie mogę wejść? Ja pierdziel. Jak 500? Aha, to jest jakiś znak zapytania, co to jest? Nieodkryty punkt orientacyjny. O, ciekawe. Voice chat działa mi, siema. O, działa voice chat. Dzięki, widzę. Przypomniałeś mi o nim. Dzisiaj bliźniaki budujesz, sprzedajesz drożej New World? No mów, miejmy to z głowy. Co się stało? Nic? Nie spadły ci na głowę żadne głazy? Nic z tych rzeczy? Nie wierzę. Za kogo ty mnie masz, szmato pieprzona? Robię dla ciebie rzeczy, ty mnie wyśmiewasz? Bierz te gówno i spieprzam. Odtąd możesz odwiedzać... 8 level już! ...tablicę miasteczka, kiedy tylko zechcesz. Możesz podjąć się każdego zadania, jakie przypadnie ci do gustu. Pokaż. O kurde. Ej! Złotówka? W tupę złotówka? Ale upoluję indyki, bo z indyków, widzowie, nie dość, że mamy kasy, to jeszcze sprzedamy pióra. 420 expa. A weźmy, zróbmy tego questa. Ciekawi mnie, jak to wygląda. O kurde, wziąłem questa. Zróbmy go. A do niej wrócimy zaraz. Czekajcie, ja mam już tego questa. Upoluj indyki. Przypnij. I to mi znajdzie teraz? Ej, ale mi to odpięło, nie. Ty, ale ja nie wiem, gdzie te indyki są. Skąd mam wiedzieć? Pewnie jutro. Nie, jutro twoja matka wstawię tego. Far Cry'a. O kurde, ten item nasz dodał 4 punkty, nie wiedziałem. Nie, jak 4? Kurde, ile on dodał? 7? Oj, biorę. Do lasu idź na indyki. Może tutaj pójdę. A ja myślałem, że te, jak wezmę misję z indykami, to on mi tam pójdzie z bomby. A da się zaznaczyć jakoś, że szukam indyków? O, polu indyków. Hello, hello. Jak to płaci? Jestem Żydem. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Artworks 2 dał na Golibordę. Co ty gadasz? Handlarzy nie ma, musisz kliknąć prawym na item i wybrać odzyskaj, dostajesz za to hajs i itemy do naprawy setu. Ty czekaj, czekaj, ja stąd wziąłem chyba questa, tak? Tak. Ty, ale powiedz mi, te indyki to ja muszę sam znaleźć, czy? Bo zobacz, teraz mam zaznaczony niebieski quest. Myślałem, że to będzie, że pokaże mi gdzie iść. Dobra, pokaż.
mocniej przychowaj. Odzyskaj. O! Rzeczywiście, 25 centów. Zarąbiście. Dzięki, widzu. Ej, zarąbiste. Dawaj. Stary rapier, ile on mi da? 25, ja go kupiłem za 2. O kurde, na minus. Nie napraw. 24 pałka. 24 tarcze też. Bez pieniędzy? Luj z tym. Tą starą koszulę. Luj, chowam se to na kiedyś. Będę miał item. Nie, załóż to. Będę miał widzowie itemy. O, a kapelusz to sobie założę. Strzały też ubiorę. Jedzenie mam założone? To muszę przetworzyć chyba, nie? Te rzeczy schowam, bo ja mam je. Nie mam wędki, a tu nie wiem co to jest. Miejsce na azotową laskę. To ile mamy golda? 425! Ty, stówę zarobiliśmy! Ej, co mam zaznaczone? Aha, ten punkt. A jak odkryję ten punkt orientacyjny, to będzie jak w Far Cry'u, że moby będą pokazane jakieś tu respią? Czy nie? Nie wiadomo. Ba, jaki cowboy, no. Fajnie, fajnie. Zarąbiście wygląda. Dobra, przetestujemy sobie łuk. A mogłem nowy łuk kupić, albo nie. Dobra, luj z tym. Mamy dużo strzał. O, ten fajnie wygląda. Zarąbisty, ja pierdzielę. Chciałem taki skin. Albo to zbroja, nie wiem. Indyki biegają prawie wszędzie poza miastem, ale każdy je ubija, bo z nich wypadają pióra do robienia strzał. Spoko, spoko. Słyszę, że strzelają. Pobiegnę do tego lasu, na ten punkt widokowy i zobaczymy, co się stanie. Ty, ale gierka ma klimat. Zarąbista jest ta gierka, widzowie. Zarąbista. Jutro gramy w nią. Kurde, tylko dopiero będę późno się odpalić, ale luj. Jest motywacja, żeby się odpalać dzień w dzień teraz przez cały październik. I cały październik gramy w jedną grę i luj. Pokczam? Droższa czy biedniejsza wersja? Powiem ci tak, powiem ci czemu biedniejsza. Bo w droższej był skin jakiegoś w dupę trwala. A w Timbermana ja już mam dość grania. Czekaj, co jest w dupę? Jak ja mam tam dojść? Siema, krosik. Wilk. Ole, chłop bije. Ale no mnie bije, chłopie. Kurde, ciężka walka. Wilk Skrautik. Tym zielonym terenem na mapie musisz dojść. Jak zielonym? Co ty gadasz? Którym zielonym? Tym? Czy to są góry? A, tym! Aha, to są góry. Dobra, to ciemne. Pomagam mu. O. Ty, fajnie by się z kimś grało, fajnie się expi. Z tym magiem. Luj, ty go zabij. Ej, daj tego wilka drugiego, gdzie on leży? Gdzie ten drugi wilk? Zniknął w dupę? Aha, dobra. Kurde!
szybko, bo mi go oskuruje. Hehe, moje. A, rapier miałem przetestować, racja, zara. Main fabuła, jak chcesz podexpić, ja idę te indyki zabić, zaraz będziemy sobie fabułę dalej robić. Czekaj, zjem mięsko. Czyli ja mam ślędy, tak? Czy jakaś jaskinia? A te wilki warto, jak ktoś je ubił, skurować? Fajna ta gierka, no zarąbiście się zapowiada. Chłopie, trochę się nahypowałem. Bo ja w ogóle nie miałem za bardzo oczekiwań do tej gry. Poza tym, że słyszałem dobre opinie. Ale wiesz, jednak MMORPG 2K21. Jakie tu dęgie bije? Da się jakoś zaznaczyć ten? Moba? Jak w Dark Souls? Ale rapier jest broken, ale dużo mocniejszy niż łuk, bo rapier jest zielony. Ej, mówiliście, żebym to brał! Kurde, przerwałem. Będę miał jakieś rzeczy. U nie, trafi mnie. Masz śmieciu w dupę. Nie, rapier jest fajny. Spoko, Artur, spoko. A ja nie wiem, skąd żelazo brać. Ty, pchanie się giga opłaca. No trzeba trochę się pobić, żeby pogadać. Nie bij piesków, przepraszam, ale taka robota. Jestem myśliwym. Zobacz kapelusz. Clint Eastwood. O kurde. Rapier trochę lata przy nodze. No nic no. Bywa. A to żelazo, jak będę widział, no to mi mówcie, to będę zbierał. Co to jest? Pola brudasów jakieś. No mogę kraść kapustę w dupa? Nudne to? Co ty pieprzysz, chłopie, w dupę? Puknij się w łeb, jak to jest nudne dla ciebie. Ty, ale czat jest przejęty przez Polaków, co? Mimo, że to jest serwer na... O, jest jakiś ten. Serwer na całą Europę chyba. Fiddle. O, łuk wbiliśmy. Pokczam. Kurde, to i to się fajnie kombi. A nie, to jest skill! To jest w dupę skill. Wezmę to na razie. Będziemy mieli skill na uku. Ty, noc się zrobiła. Typ jak bije tym toporem. Niezły ten toporek. Dawaj tego skilla, co odskakujesz i strzelasz. No właśnie zrobiłem. Goni go coś? Nie, to jest gracz, ale jakoś biegnie w miejscu. Chyba ping ma duży. Wow man, you have slow internet. A to Polak, siema, ty Polak, sorry. To pewnie dlatego.
Czekaj, gdzie jest ten punkt orientacyjny w dupę? Ty, ja to aż tak ominąłem? Luj, idę w ten punkt jednak. Zmieniłem zdanie szybko. Dajcie mi indyki, bo ja chcę indyki mieć. A z oczu się da grać, nie? Tu jest to? Ja mam na to wejść? Jak w Far Cry'u. Popczo. 20 level? Co to oznacza? To jest na 20 level lokacja? Czekaj, ja to już odkryłem? Aha, ja myślałem, że inaczej działają punkty orientacyjne. Że to mi odkryje moby, co tu się respią. Co to za ananas? Aha. Na mapie masz punkty do rozdania? Muzyj sobie za... Kurde. Ty, ale kto mnie utukł? Tryb PvP? Oj, fajnie to wygląda. A coś tracę jak umrę? Chyba nic. Jakieś moby mnie zabiły, a nie PvP. Dobra, jak te indyki dopaść? Bo chciałem te indyki zrobić tego questa. Ja pierdziel, nie ma czasu już na nic. No nic, te indyki chociaż zróbmy. Ale typ dopieprzony. Od dzisiaj tak gram. Ale szkoda, ty. No i to jest też następne irytujące. Czemu nie ma wyboru budowy ciała i tak dalej? Grubego, chudego. To po to jest MMO. Mogliby to zrobić. To jest akurat irytująca rzecz. To fajną daje różnorodność. Jaką godność tracisz? Nie mam godności. Ja nie mam godności, jestem w dupę człowiekiem z internetu. Puść te indyki w dupę, chłopie. Jest jakiś skill, co pozwala tropić indyki? Ja chcę indyki. Ja chcę indyki. Jest noc, to może ludzi nie będzie na indykach. Co to w dupę jest? Nie! Nie! Kurde! Śmieciowi pomogłem, jeszcze mi zabrał. Na 25 levelu jakieś tropienie? Jakie tropienie? Co to w dupę jest tropienie? Gdzie to jest? Ty, 9 level. A to za skórowanie? Za skórowanie jest? Jak gierka zarąbista. No jak na razie zarąbista. Gigafest. Głaz. Ale dzisiaj za dużo już nie zrobimy. Jak będę po tym lesie biegał, to może znajdę indyki. Jaki dźwięk wydaje indyk? Kurde, ktoś... To typ jakiś. A, coś tu odkryłem i znowu mnie zabiją. Czekajcie, oddalę się kawałek. Gul, gul, gul? No dobra. Oby taki dźwięk był zaraz usłyszany, żebym mógł parę indyczków na obiad przynieść. Jezu, jest. Zostaw to zwierzę. Jest! Królik, luj! Pójść to w dupę, mój królik. Nice. Zapolowaliśmy na króliczka. Oddaję. Życie myśliwego, widzowie, jest ciężkie w tych czasach. Zwłaszcza
że broń palna zaczyna wypierać broń tradycyjną, czyli łuk. Ale ja zostaję przy tym. Do polowania. Aha. Wilk szary. Chyba dotarłem do Polski. Ja pierdziele, śmieciu. Masz na łeb bombę. Ez. Ale bomba. Łuk lepszy od muszkietu? Aluj! Potestujemy, widzowie, zobaczymy co lepsze. A PvP jak wygląda w tej grze? Tak o się ludzi napieprza, a coś się za to zostaje? Itemy lecą jak w Tibi? Takie otwarte miejsce, idealne pod ten. Siema! Hi! Hello! Jak są indyki po angielsku? Hey man! Stay! Stop! Jak jest indyk po angielsku w dupę, żebym się zapytał? Hey man! Fuck you! Stupid pussy! Loj. Nie wiem, czy on mnie słyszał nawet. Ty, rzębana nie dostał na voice chat. Nie wiem, czy nawet jest. No gdzie te indyki? Hej, hello! Hello! Siema! Pel? W dupę słychać mnie? Co pomutowane? A to się da wyłączyć? Żeby nie słyszeli? Turkej. Turkej to jest indyk. No dobra. Ale jak ja mam 10 zabić indyków, jak ja jednego nie mogę wytropić? Ty, to jest żelazo? Ale odda. Ja pierdziele! Ale oddało to wyjście na indyki. Zobaczcie, jacy będziemy bogaci. To mi się podoba. Wyjście na indyki oddało. Aluj. Ty masz wyciszone, bo nikogo w mieście nie było słychać. Komunikacja włączona. Zestaw słuchawkowy, tak. Mikrofon, tak. Naciśnij mów, tak. Nie mam włączone. Poczekaj, jeszcze zobaczę, czy tu mam. Tak, dobrze. Ile żelaza dostaliśmy? 33. Ile to jest warte, mówiliście? Dużo. Na aukcji. Chodź tutaj, pieprzony wilk. Hello, siema. Siema! Słyszysz mnie? Nie wiem. Co zrobić, żeby słyszeli? Gdzie to żelazo było? Tu jest. Nie, ja mam włączony, że działa wszędzie. Ale oni też muszą chyba to włączyć. Zobacz. Tylko grupa, włączony, wyłączony. Ja mam włączony. Ale to jest wyłączony, jak włączasz grę. O, to jest dobre. Nie, nadal nie jest przejrzyste.
Stupeska. No miało być przejrzyste, no w dupę, no to jest jakiś... Aha, podczas rozgrywki. O, od razu lepiej. O, zarąbiście. To tak nie irytuje. Dobra, mamy żelazo, widzowie. To dzisiaj tylko te indyki chyba spróbujemy już. I tyle. Chyba cały czas jest kolejka czekają, nie ma... ale oddaję to wyjście na indyczki. To lepszy kilof się robi z żelaza, tak? A muszę to żelazo jakoś przetopić? Kurde, no wilk. Nie ma tych indyków, widzowie, no. Królik, ja pierdzielę, królik. Gdzie znajdę indory? Czy ja pracuję gdzieś na co dzień? No ja sobie Twitch TV, YouTube. No jak? To ma zasięg tego hity. Ty, no to nie ma sensu, jaki to ma w dupę zasięg tego hitki. Przerabiasz piecu hutniczym na sztabki żelaza, w warsztacie robisz kilof, sierp, siekierę i nóż. I wtedy szybko, szybciej wszystko robię, tak? A po ile to kosztuje? No i mam nadzieję, że wytrzymalsze jest. Jezu, co to? Siema! Wow. Ekspimy razem? Fajna pałka. Boba. Nie no, słyszysz mnie czy nie? No ja pierdzielę. Pieprz się. No nie oddaję ten voice chat. Pewnie trzeba znowu grę zresetować. Pójdę do miasta zara i wydrę mordę. Zobaczymy ile ludzi odpowie. No nie widzę tych indyków. Chyba serio wybite wszystkie. Siema. Pieprz się. Aha, na kimś racja, było coś takiego. Siema! Tupę nie wiem, nikt nie odzywa po prostu? Wszyscy tryhardują? Ja pierdolę, jak biogonka dostałem. Siema! Hello! Kurde, w dupę, no jak mówić w tej grze, no nie wyrobię. Kto to jest ten typ? Brzydki manik. No działa głosowy też, da się wyłączyć głosowy tak ogólny. Ale ja mam włączony. Pewnie oni mają wyłączony. O, zróbmy skilla. O, nawet oddaję. No kurde, jak? Jak? W dupę, jak oni mnie trafiają? Fajnie było, jakby wszyscy gadali.
A ja słyszałem jakiegoś typa raz. W mieście. Było słychać. Dlatego mówiłem hello. Jak się podłączyłem. Dobra, wracajmy. Luj z tymi. Zrobimy jeszcze ten piec i... Chyba tyle, widzowie. Hello, hello, hello! Się w dupę pieprz! Szarlatanie pieprzony! Przestań tryhardować w tą grę i mów coś! Siema! Hello! O, mówi coś? Hello, hello! Can you tell me how... Where can I find Turki? For the quest. O, siema! A, sorry, w dupę, ja tą grę dopiero odpaliłem. Ty, jak znajdę te, żeby pióra leciały? Weź sobie na początku te ustawienia w komunikację i daj sobie jakoś na mikrofon. Nie wiem, czy kurwa, w ogóle nie słyszę. Dobra, teraz dobrze? Weź tak na 3/4, już może. Kurde, chyba nie to zrobiłem. Teraz dobrze? O kurwa. Czekaj. Dobra, dałem na 75. Ja potrzebuję te indyki. Gdzie ja mogę je zabić? Mam questa, żeby 10 zabić. Tak sobie biegają, to nie jest tak, że one się spawnią w innym miejscu, nie? I indyki i króliki. Tam chyba króliki też musiałeś zabić. No ja królika jednego dopiero zabiłem, bo nigdzie też nie ma. No to chodź, bo tu królika. Ale ja na króliki jeszcze nie wziąłem nawet questa, bo nie da się dwa na raz wziąć? W sensie? To nie ma tego questa, że musisz tam zabić indyki, trzy króliki i... A nie, ja z jak jakiejś tablicy ogłoszeń wziąłem te 10 królików. Znaczy indyków. A, wiem, dobra. To indyki, to nie widzę żadnego indyka. A musisz biegać po prostu, to... Ja bym na twoim miejscu te zadania, co są w tablicy ogłoszeń, to bym ich w ogóle nie farmił. Tylko bym sobie wziął te zadania tak... I sobie po drodze je po drodze sobie wypełniam, nie? Bo tak na tej indyki prędzej czy później trafisz. Spoko, spoko. Dobra, to pierwsze te zadania, tak to. Wiesz co, one są spoko, jak chcesz sobie podbić ten, kurwa, respekt od miasta, nie? A co daje ogólnie ten respekt? No, jak wciśniesz sobie M, to tam masz mapkę. I na tej mapce masz te rangi terytoriów. I z każdą rangą możesz sobie dodać jakieś tam bonusy, czyli szybsze zbieranie, większa pojemność schodzika i tak dalej. Za każdy level wyżej, nie? Ja bym na twoim miejscu szedł tylko i wyłącznie w zbieranie i w pojemność schodzika, bo te dwie rzeczy są tylko przydatne. Spoko, dobra. Właśnie zobaczyłem. Dobra, to będę tak leciał. W 10 rangę nabijesz, to na 10 randze miasta, to możesz sobie tam kupić chałupkę, nie? Ale to za kasę w grze, czy kasę, co trzeba doładować? Za kasę w grze, no to nie ma tak, że tu kartą świecisz. A, no dobra. Dobra, to dzięki, w takim razie wezmę te gówne na razie. Możesz sobie nie dodać do znajomych, to możesz tam nie pisać, jakbyś coś potrzebował. Jak się dodaje? Jak się dodaje? Patrzysz się na mnie i wciskasz H. Dobra, mam. Elegancko. Dobra. Ale co musisz wcisnąć escape, znaleźć mnie w znajomych i tam masz, żeby do mnie tam wiadomość wysłać. Czekaj, ja go dodałem? Po lewej stronie. Kurde, czekaj, ja coś źle kliknąłem. Do grupy, nie dodałeś. A nie, chyba cię już wysłałem. Tylko ja cię nie widzę, tu wiadomość do. Kurde, ja go mam, widzowie, czy nie? Wciskasz sobie escape i na maksa po lewej stronie na tym pasku takim pionowym tam masz online albo wciśnij o jak Oliwia.
i ci się pokazują wszyscy znajomi. A tu jest on. Siema mu napiszę. Dobra, chyba się udało. Wysłałem ci wiadomość. Tak, no. Jakbyś potrzebował, to możesz pisać, nie? Ja to jeszcze chwilę będę. No ja właśnie zaraz wypieprzam, także chciałem tylko te indyki znaleźć, ale jak ich tak nie ma, to wypieprzał będę już. Znaczy, no, ja jestem codziennie, więc... Spoko, najwyżej co? Będę się odzywał, jak będę czegoś się wiedział i będziesz mógł mi pomóc, jak będziesz akurat. Spoko, dobra, to dzięki wielkie. Ja spieprzam już. Nara, nara. Demons przez 9 dni przestreamował 130 godzin? Co ty pieprzysz? Ale ma coś za obem fest, fajnie. Czekaj, 130... Ile ma 9 dób w dupę godzin? Tak normalnie. Ja pierdzion, ma coś za obem. Pokczam. Dobrze, widzowie, jest! Da się gadać z ludźmi, także to jest git. Siema! Siema! Ej, jak coś, to woda tu jest za darmo, jakbyście chcieli. Tu jest w studni. No normalnie jest za darmo ze studni, tylko kubek trzeba mieć. Masz jakiś? No zauważ, że on nabiera do roga. Gościu, nabierasz do usta i wieloryb. Myślisz, jak sobie ryby radzą? Myślisz, że wiatra kurwa lecą? Dobra, Luis z tą studnią, bo ja zaraz tam wejdę do niej. Co to jest? Widzicie, da się gadać normalnie. Oddaję voice chat. Która jest? Dobra, widzowie, na szybko. Podgłoś ich? No nie mogę. Siema, powiedz ktoś coś. O, dobrze, bo sprawdzałem, czy podgłosiłem voice chat. Teraz działa. Co? Tak samo zrobiłem. No, ale teraz cię lepiej słyszę. Ja cię nie robię. Dźwięk mówicie? No bo to dawno 20. Dawaj, kościół, ten to babki napierdalamy. Ja pierdziele, co ja ustawiłem, ty? Nie, nie, nie. Ty upuściłeś coś chyba. No, kościół, ja mam, sporo ten. Weź tak jeszcze raz zrób, bo nie widziałem. Ja pierdziele. Dawaj, gramy o coś. O rentę po starym? No dobra, dawaj, gramy. Wody ze studni. Ja nie wiem co on... Siema, kurwa, siema. Siema. Rzucaj. A jak się rzuca tymi kośćmi? Podpalasz tam jakieś samotki. Gdzie to w dupę jest? No podpalam. Podpalam. O kurde. Ty, serio, rzuciłem, też mam kości. No nie, nie. Jak ustawić to, żeby było na szybko? Jeden na kości byś wyrzucił. A czemu tych nie mam? Jakie konto no, premium? Wszystko, ile gram już tą grę? 2 godziny. Oni muszą głośność mikrofony zwiększyć, no pewnie tak. Co? Kajtają tam. Dobra, chodźcie, usiądziemy, bo już nie mam siły stać tyle godzin. Przewodnictwo potrzebuję. Nawet na ogień mnie już nie stać, rentę przepieprzyłem starego. No.
No zobacz. Nawet na ogień cię nie stać, co? Na rękę nie masz. Gościu, tam w karczmie mają podobno do jego wędrunek. Dobra, idziemy, dawaj. Gdzie jest karczma? Tam jest karczma. Dawaj, gdzie jest ta karczma? Dawaj, dojedziemy do karczmy. Jest, jest. RP. Gdzie jest karczma? To jest karczma? To jest karczma. To nie wygląda jak karczma. To może kamera też stoi. I co, ta szmata daje coś do picia? Czołem. Witam cię serdecznie w Tarkach Jesieniowieczni. Klapnij sobie, zwilż gardło i ciesz się winą. To jest coś, gdzie dajesz tam? Kurwowe mocne, dwoje powolta? Ty, ale to co, w dupę ją klepisz i ci daje wtedy coś? Czekaj. Ty, rzeczywiście, zaczęła lać! Ja pieprzę! Nie no, ty tu ogarniasz tutaj gryps lokalny. Czemu tu grypsować? Tu chłopie się takie rzeczy dzieją. Mafia, kurwa, kartel, gościu jeździ z kołachami. Pojebane sprawy. Kurwa, Mikę tam stał przy piecu, kurwa, ostatnio. I co opowiadał znowu? No właśnie nic by tu nie mówił. Chyba cukier tam przetapał, jak mi się wydaje. RP robione. No czasami takie mają tu Miki, dojebane ludzie, że no. Dobra, ty! Gdzie ja mogę przetopić żelazo? Weź mnie zaprowadź. W piecu, gdzie kurwa, bo chodź ci pokażę, gdzie ten kurwa. Dawaj, dawaj. Dobra, przetopię żelazo, widzowie, i spieprzam. O, jest. Wpierdalasz. I to wszystko? Przetopić na sztabę żelaza, tak? O kurde, 8 leveli napieprzyłem. Jeden procent, że wytworzy coś dodatkowego. Fajne, fajne takie coś. Węgiel drzewny mogę. Ty, dobre, zrobiłem żelaza. Nie wiedziałem, że tak się prosto to robi. To jest rzadki. A jak zrobić ten żelazny kilof? Gdzie to się robi? Żelazny to robisz. No nie, tu chyba, w tym stole drugiej, po drugiej stronie tu. To chyba. Żelazny. W sumie ci się bardziej opłaca kupić, jak się nie chcesz pierdolić w crafting. Ty żelazny muszkiet! Ja pierdziele, będziemy mieli muszkiet, widzowie. Ale nie widzę, gdzie się robi te narzędzia żelazne. Jest, tu są. Ja pierdziele, to jest takie drogie? Na razie narzędzia, potem zrobimy muszkiet. Zrobiłbym nóż i kilo. Ale ja nie mam tego azotu. Mam zero. To się chyba zdobywa skądś, tak? Kilof zrobię. Zrobiłem? Nie, nóż tego zrobiłem. Teraz żelazny kilof stwórz. Stać mi jeszcze na coś? Sierp to nie robię na razie. Siekierem zrobił. Ty, dobrze, widzowie, zarobiście. Ty, meble? Olu, daję ta gierka. Nieznane. To jak to poznać, jak ja to poznałem już? A gdzie ten typ poszedł? Poszedł sobie chyba, bo tak długo robiłem. Ta, wypieprzył, RP robić gdzie indziej.
Pa jak se testują. Fajne ma ubrania ten typ. Czekajcie, dobra, jak to się zakłada teraz? Żelazny kilof. Sporo lepszy jest? Ja pierdziele. Zarąbisty. Nóż Rambo. Gdzie on jest, widzowie? Co wy gadacie, że go widać? A tutaj jest sam, coś tam kuł. No, kuł coś. To jest stół trzeciego tego. Nie no, gierka oddaję, widzowie. Jutro ją dalej gramy. Nie ma bata. Ale na dzisiaj to tyle. Dobra, dzięki za to, że mi pokazałeś to. Ja będę już wypieprzał jak coś. Spoko, trzymaj się. Następnego. Tata, trzymaj się. Set posrany ma typ. Dobra, widzowie, pójdę do tego. Do ratusza i tam odpłyniemy do krainy Morfeusza. Chyba tu gdzieś było, nie? A to jest chyba ratusz. Nie, to jest też karczmo. A nie, tu jest spanie. Jak się śpi w łóżku, to się ma jakiś bonus? Git społeczność nie jak w LOLu. Jest jeszcze młoda. Trzeba docenić. Dobra, trenuję na piętrze walkę w dupę rapierem. Szkoda, że nie ma silnych ciosów, są tylko szybkie. W sensie wiecie, że drugim przyciskiem myszki, na przykład altem, by się blokowało. To by dodało dodatkowych fajnych kombosów. Mieli ludzie bokidów na gierkę nie stać? Nie no, rapier fajna, a muszkiet przetestujemy, zobaczymy co lepsze, muszkiet czy łuk. I wiecie, będzie test robiony. Czekajcie. Nie da się przez okno wyjść. O, tu jest większe okno. Nie da się przez okno wyjść. Ciekawe, czy jak kłócam, to większe DMG może być. No tak, RTS na pewno. Starsi grają ludzie w MMO jednak niż w ligę, bo MMO to jest w dupę taki stary gatunek jak świat. Dobra. Tupę się nie zapisuje w grze multiplayer. Wejdź do menu głównego. Ej, a jak wyjdę teraz, to będę miał jakiś bonus, że wychodzę w tym hotelu? No już wypieprzam, widzowie. Rapier ma fajny skill o nazwie rozdarcie, dzięki niemu i skillowi z podskokiem w łuku możesz cały czas odległość utrzymywać, przez co w PvP przeciwnik prawie nic nie zada. No jak będzie do ciebie strzelał muszkiecikiem. Ale na takich mele może być, no. Dobra, widzowie. A ja w ogóle wam ten. Ale mam nadzieję, że nie lagowało nic. I mamy 7 godzin czasu gry niby. A pograliśmy 3,5 jakoś. 3 godziny w kolejkach spędzone. Ja pierdzielę. Połowa czasu nabita na Steamie, już czuję to. Słyszę strzech. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.